Jesteśmy. Hello. Wszystko mamy. Dobry. Ice mi Fileus. A ze mną są dzisiaj Kostek grający Magmę, Axpil grający Johanna i Marcelina grająca Hiresol. Sesja Scouting dla chłopców. Albo zrobię mężczyzn z was. Ta sesja na pewno nazywa się Scouting dla chłopców? Tak. To co ja tu robię? Uczysz chłopca, jak być scoutem. Kupiłeś teraz moje gender identity. To jest nawiązanie do książki Scouting dla chłopców, która była pierwszym podręcznikiem harcerstwa. No... dobrze. No trudno. O, co tu przyszło? O, żabiec. A? Co tam? Gramy sesję właśnie, jesteś na streamie, słyszałem. Aha, czym... Trochę przypał, chyba że nie grasz jednak swojej sesji, którą miałeś dzisiaj grać, którą powiedziałeś, że grasz i możesz wziąć udział w tej. Nie, jakby po prostu... A, dobra. Bo ta sesja zaczyna się teraz. Dobrze, przepraszam najmocniej. Chyba wstał. Chyba tak. Andrzeju, jeszcze się nie obudził. Andrzeju, kochamy cię, ale jak nie grasz, to się proszę ucisz. Dobra, elo. Random encounter, tak powstał Fallout 1. Wchodzi żabiec, nie macie szans. O Boże. Dobrze, słuchajcie. Briefing, żeby w ogóle wiedzieć, co my tutaj robimy. Sesji nie było dawno, bo już tam ze 2 tygodnie od ostatniej. Dla niektórych nawet więcej, więc myślę, że taki briefing się przyda. Tak. Znajdujemy się na Grand Line, na wyspie Luska. Tutaj jest ładnie ciepły klimat, jak można poznać po rosnących tutaj palmach i generalnie plażowej atmosferze. Wyspa jest duża, bo ma rozmiary małego kontynentu. Wy na razie spenetrowaliście część pasa przybrzeżnego, tutaj kawałek lasu i jedno miasteczko portowe, które zresztą nie jest największe, jeśli wierzyć informacjom, które gdzieś tam udało wam się zebrać. Na wyspie operuje duża ilość marynarki, na wyspie operuje Cyperpol, z którym się już mieliście okazję też niektórzy zetknąć. Na wyspie operuje armia rewolucjonistów, z którą mieliście okazję się sprzymierzyć. Pod wpływem tego sprzymierzenia wyzwoliliście z więzienia politycznego w tym mieście portowym, w Port Victoria, księcia, no jednego w każdym razie z członków rodziny królewskiej tutejszej, księcia Triandala. Przemiłego takiego młodego mężczyznę, który no niestety jak to arystokrata jest troszeczkę nieporadny. I miał jakby egzekucję dostać przez walkę z o wiele lepiej wyszkolonym w walce wojownikiem, człowiekiem wężem. Na szczęście Magma i prowadzony przez niego oddział przyszli mu z pomocą. Przy czym... No jeśli faktycznie armia rewolucjonistów i trochę wy, piraci Złotej Chmury, macie pomóc Triandalowi w przejęciu władzy w królestwie tutaj, w Aedixandzie, no to dobrze byłoby wyruszyć już z pasa przybrzeżnego, a jeśli faktycznie ma on stoczyć walkę o władzę i ma nie być ciężarem dla was czy dla rewolucjonistów, no to trzeba go w... jakiejś sztuce wojny mniej lub bardziej, ale przysposobić. Dlatego też, kiedy już ruszamy z wyprawą, oczywiście główne siły rewolucjonistów i wasze będą poruszały się trochę swoim rytmem, będziemy do nich co jakiś czas wracali, no ale jak każdy duży pochód sił wojskowych jest potrzebny silny i sprytny zwiad. A do zwiadu najlepiej nadają się ci, którzy są właśnie silni i lub sprytni.
Dlatego nie dziwi chyba obecność w grupie zwiadowczej Hiry czy Johana. I Jamnika Parówczaka, który jak wiadomo jest top 1, jeśli chodzi jest o... Jest silny i sprytny. Razem. I podejrzliwy. Do tego charyzmatyczny, zręczny, tak. Inteligentny. I ma tak. Przynajmniej dwa ataki. No. I ma też zbroję. I ma zbroję, tak, bo grafika Jamnika zmieniła się od ostatniego razu. Pięknie. Nawet nie wiem, czy widziałeś Aksmilową grafikę z Jamnikiem. Widziałem, fajna jest. No właśnie. Więc słuchajcie, zaniesiemy się, że tak powiem, w podróż. Myślę, że tutaj dróżka z kamieniami. Tak jak mówię, wyruszyliśmy, w sensie jesteśmy w drodze, poruszamy się w głąb wyspy. Błyskawica Jim został ukryty w tej morskiej grocie, którą znaleźliście lądując na wyspie Luska. Tam pod strażą między innymi igłany, żeby nic się na pewno statkowi nie stało, kiedy was po prostu nie będzie w okolicy. No ale główne siły załogi, Pary Pery, Braham, Kaeru, cała reszta, po prostu ruszyli razem z armią rewolucjonistów. No a wy, Hira, Magma, Johan, Parówczak, na szpicy, na zwiadzie, można powiedzieć, przecieracie szlak. Nie wiem, które z was jest Tulio, a które Miguelem, ale przecieramy ten szlak. No i tak jak mówię, z racji tego, że najłatwiej nauczyć się właściwych, dobrych zachowań, będąc po prostu zwiadowcą, no to książę ruszył z wami. Kto jak kto, ale Magma chyba jesteś w stanie obronić. Ile on ma? 20 lat? 20-letniego chłopca? Jest mniej więcej w moim wieku. Już raz go obroniłem, więc no, następny raz też dobrałem. No, więc myślę, że tak. Słuchajcie, ta sesja nasza dzisiejsza składa się poniekąd dwóch elementów. W pierwszym elemencie, oczywiście abstrahując od prowadzenia zwiadu, macie trochę misję eskortową. Jezu. Przy czym nie w ścisłym tego słowa znaczeniu. Jest oczywiście z wami książę Triandal. On ma jakieś statystyki, przy czym nie ma absolutnie żadnych umiejętności. I sztuczka polega na tym, że skoro już go tutaj macie i wykorzystujecie go trochę w tym procederze zwiadowczym, to możecie go pewnych własnych umiejętności nauczyć. I tak naprawdę po tej sesji Triandal będzie dysponował takim zestawem umiejętności, jakie mu przekażecie. Nie chcę nic mówić, ale to jest, że tak powiem, dawanie nam odpowiedzialności, o którą nie prosiliśmy. Pewnie tak. Niemniej ta odpowiedzialność na was spoczywa. Na przykład Parówczak może nauczyć go kopać doły. Tudzież podejrzliwie ćpać. Co zaś tyczy się drugiej części tej sesji, no to na razie niech ona pozostanie niespodzianką. Dobra, drużyna, jak myślicie? Co nas czeka? Las? Las Palmas! To mówi ten książę? Nie, to podpowiada Parówczak. Spoko, mierzę Parówczaka wzrok. Dużo kamieni. Tak, no jeśli coś wam Triandal może podpowiedzieć, no to jak mniej więcej geografia wyspy się tutaj... On jest księciem, on jest arystokratą, on odbył takie wykształcenie, które jest mu w tym momencie absolutnie niepotrzebne, czyli no, jakaś... No dobra, kochanienki, ja ci tam książę złoty, księciuniu, panie magistrze. Gdzie twój Toadie? No pytam serio, w sensie Hira tak pyta. Ale o co pyta? No, jak mu tam na imię? Jestem książę Triandal. Świetnie. Z rodu Morwen. Świetnie, książę Triandalu. Powiedz mi, proszę, czym ty jesteś dobry? Czym ty się możesz przydać? Czy to jest pytanie podchwytliwe? Jestem księciem.
Tak, świetnie, gratuluję ci. Nie w każdym domu to się zdarza. W czym jesteś dobry? Co umiesz robić? Umiem wydawać polecenia i pięknie gram na bałałajce. Świetnie, wyciągaj swoją bałałajkę. Nie mam bałałajki. Banjo! Daję mu moje banjo. O, no, dziękuję, Magma. To nie jest bałajka, ma niewłaściwy kształt. No to trudno. Jak masz słuch muzyczny, to i będziesz umiał grać. Zobaczmy, czy... Jesteś księciem, musisz umieć improwizować. Zobaczmy, jak wygląda charyzma księcia w tym przypadku. Ja mu tam pomagam, coś pomagam. Sprawdzam, czy jest nastrojona ta to banjo. Czyli rozumiem, że dopisuję księciu proficiency w perform. No. Dobrze. No, to jak to tam było? Na 17, całkiem ładnie. Żeby to jest goła charyzma. Bardzo ładnie. Na perform to by tam jeszcze było prawdopodobnie plus 4. No, świetnie, bardzo się cieszę. A co z tym wydawaniem poleceń? Nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz. Generalnie już za późno. Jak to? Zmieniam się w kota. O nie! Czy to diabelskie moce? Tak. To jest Grand Line, tutaj jesteśmy świadomi takich rzeczy. Tak. Bo wiesz, nie psikaj ją wodą, nie lubi tego. Przestań dawać mu pomysły. Chwilę zrobił taką minę. Jak taki stary dziad. No posłuchaj, w takim razie, skoro mówisz, że umiesz wydawać polecenia, no to słucham. Przekonaj mnie, że mam, nie wiem, kołkę zrobić. Albo cokolwiek. Ale zaraz. Czy jeżeli ja teraz posłucham cię, to czy to jest tak, że to ty wydajesz mi polecenia? Tak, ja w tym momencie wydaję polecenia. Śmiesz wydawać polecenia? Oczywiście, że tak. Jesteś na mojej łasce. Na łasce kota. Czy to nie poniżające? To nie jest tak raczej, że jesteś na ścieżce w królestwie, które jest moim domem? Przypomnij mi, kto cię uwolnił z więzienia? On. Pokazuję na Magmę. Magma, z czego polecenia to zrobiłeś? Robię do niego wink wink. Żeby przypadkiem nie powiedział. Ja tam chciałem iść. Pary, pary. Morion Laksman. Musisz się nauczyć. Chcieliśmy iść uwolnić księciunia i poszłem uwolnić księciunia. Bardzo... Był ze mną Bex i był Tain. Bardzo ładnie. Słyszysz? Widzisz księciuniu? I był też człowiek wąż. Człowiek wąż? Człowiek wąż. Jaki człowiek wąż? Nie walczyłaś jeszcze z człowiekiem wężem, ale oni już walczyli z człowiekiem wężem. Zdarzy się. Który walczy w stylu Cobra Style. Księciuniu, ucz się w takim razie odpowiadać na pytania tak, jak to robi Magma. W tej drużynie daleko nie zajdziesz, jak nie poznasz łańcucha dowodzenia. A na łańcuchu dowodzenia ty masz być pierwszy, bo w końcu jesteś księciuniem, nie? Więc pokaż do cholery, jak wydajesz rozkazy! Ty chcesz powiedzieć, że ona cię trzyma na łańcuchu? Nie, hola, księciu, ty się mi tu nie zapędzaj. Nikt mnie nie trzymie na łańcuchu już od jakiś... Magma tak liczy na palcach. 10 sekund, jeśli wierzyć temu, co powiedziała. Czekaj, księciu, coś ci pokażę. Ja rozpinam zapięcie zbroi na pierśnika. Pokazuję dziarę, którą mam na klacie. Wiesz, co to jest za symbol, czy nie? Wygląda na jakiś obłok. Boże, jak ty nic nie wiesz o świecie. To w tym obłoku. A to nie jest tak, że ten obłok przykrywa to kopyto? W sensie, nie miałeś mieć chmurki, która zakrywa kopyto, tak jak słońce piratów słońca zakrywa kopyto niebieskiego smoka? Nie. Ja chciałem, żeby kopyto zostało, a ono miało być oplecione chmurami. A ja już nie wiem, jak Tain zinterpretował twoją prośbę o tatuaż. Jeśli ktoś cię tatuował, to chyba właśnie Tain. Ale to na pewno nie jest przykrycie całkowite. To jest, że oplata. Chmurki oplatają niewolnicze kopyto. Królestwo Edixanda jest członkiem Światowego Rządu. Oczywiście, że książę Triandal zna ten symbol, zna znaczenie tego symbolu i rozpoznaje niebiańskie kopyto. Przy czym to nawet nie z wyrachowania politycznego, co on po prostu nie był jakby jakoś szczególnie przekonany. W sensie on był takim trochę księciem separatystycznym. Gdzieś tam mu to poddaństwo
nie odpowiadało. Być może dlatego został wtrącony do lochu, być może po prostu rząd tak zamanipulował opinią publiczną, że się go pozbyli. Tutaj zdarzyła się podobna machlojka, co w Królestwie Dressrozy, że dobra prawowita gałąź królewska została odsunięta od władzy na rzecz zbrodniczego reżimu. No wiadomo. Przy czym nie rządzi tutaj pirat, tylko jakiś tam pomniejszy członek rodziny królewskiej, który po prostu jest sprzyjający światowemu rządowi. Czyli jak wiesz, co to znaczy, to wiesz, że do cholery już nikt mnie więcej na łańcuchu trzymać nie będzie. Ale ona cię wzięła na łańcuch dowodzenia. Słuchaj. Sam sobie jestem sterem, jak mnie o coś poprosi, to się zastanowię. A jedyne, kto mi może wydawać rozkazy, to nasz kapitan. Czy jaki jest sens, żebym ja ci wydawał rozkazy, to? Ty mi nie masz wydawać rozkazu, ty masz mi pokazać, jak wydajesz rozkazy. Ale jaki jest tego sens, skoro i tak tego nie posłuchasz? Że jaką ty masz niewyparzoną gębę, chłopie? Jestem księciem. Strasznie aroganckim. Wiesz, co to jest lider? Otrzymałeś prawdopodobnie 100... Wiem, nasz kucharz miał na drugie. Co? Zbigniew, lider. Nie, kochany, nie. Lider... A wiesz, co to jest szef? To jest nasz kucharz. Matko, szef Zbigniew, lider. Dobrze. Lider to jest ktoś jak nasz kapitan. Poznałeś Parego? To Łajzę? Myślę, że tak, że no. No to słuchaj. Pary jest naszym kapitanem i naszym liderem. Prowadzi lud na barykady. Nie widzę tu żadnej barykady. Jeszcze nie ma. Musimy zrobić. No to zrób, a ja posiedzę i popatrzę. Nie, to mnie nie przekonuje. Wiesz, czym się zajmuje lider? Używa charyzmy. Sam robi tak, że jego poddani też chcą robić razem z nim. Daję przykład. No, od tego jest król, tak? Żeby wydawał właśnie polecenia. No właśnie. No to słucham. Chcesz być moją poddaną? Dobrze, przyjmuję cię w takim razie jako królewskiego kota. Mówisz poważnie? Możesz zrobić barykadę. Kira prycha. Zawija ogonem na tej skale, na której siedziała. Chciał, że ciśnie bekę. I odchodzi. Obrażam. Ma. Po co my go ratujemy w ogóle? Właśnie się zastanawiam, czy mu przygrzmocić, żeby mu się poukładało w głowie, czy mu się jakoś samo poukłada. Stawką przypominam wam, dlaczego w ogóle wmieszaliście się w te, że tak powiem, polityczne sprawy jako piraci. No bo to nie jest oczywiste, że piraci mieszali się w jakieś tam sprawy królewsko-koronne, prawda? Wyspa Luska i znajdujące się na niej Królestwo Aedixandy ma o tyle bardzo ważną cechę, że część populacji, co też mógł zaobserwować m.in. Magma, no ale też pewnie Hira, bo w mieście chyba byliście na tej sesji ostatniej. Część ludzi tutaj ma normalnie skrzydełka, tak jak niebianie, tak jak Pary, czy Dragon, czy Iguana. Mimo tego, że ani razu nie byli na niebiańskich wyspach, mają całkowitą świadomość istnienia wysp niebiańskich. Więc istnieje jakiś rodzaj powiązania pomiędzy tym królestwem a wyspami w niebie. I zgodnie z tym, co udało się wam dowiedzieć, w archiwum królewskim, które znajduje się w stolicy, może znajdować się pewna ilość zapisów o tym, jak się na niebiańskie wyspy dostać w sposób bezpieczny i bez ryzyka. Więc tak naprawdę opłaca wam się pomóc Triandalowi, żeby on z wdzięczności udostępnił wam te archiwa i żebyście mogli dowiedzieć się, jak się dostać na niebiańskie wyspy, żeby Pary mógł zostać bogiem. Wiadomo. No to jest praktycznie zerowa szansa po jego charakterze. Wiesz, on też, tak jak mówiłem, nie ma szczególnego doświadczenia niczym innym poza byciem księciem. Tak naprawdę do tej pory prowadził stosunkowo łatwe życie.
z bardzo nieprzyjemnym epizodem utraty władzy przez jego rodzinę i bycie wtrąconym do lochu. I oczywiście, że jakby się nad tym zastanowić, a myślę, że możemy się nad tym zastanowić, no to możemy odpowiedzieć sobie na pytania, jakie umiejętności mógł nabyć Triandal jako więzień polityczny. Już wiemy, że posiada performance, no ale jakie jeszcze umiejętności mógł nabyć? Czy nauczył się skradać, czy nauczył się akrobatyki, czy może stał się bardzo religijny w więzieniu? Myślę, że od tego możemy zacząć. Co wy na to? Ja myślę, że nowe umiejętności tego, jak to się nazywa tutaj w D&D, Sleight of Hand? Zwinne dłonie? No, żeby zamki pootwierać. Myślę, że jak najbardziej mógł się nauczyć przynajmniej jakichś podstawowych zasad. On jest też dosyć zręczny, więc myślę, że jak najbardziej mógł nabyć umiejętności jakiegoś tam właśnie czy poruszania się, czy właśnie tak jak mówisz, zwinne dłonie. Jaką według ciebie mógł nabyć umiejętność? Lipser. Nie, no nie. Jako więzień polityczny myślę, że... No, chodzi mi tak gdzieś jakoś na przestrzeni skilli. Tak, tak, wiem. Wiesz co, wydaje mi się, że ze skilli to jakieś przekonywanie czy coś takiego, albo jakieś... Persuasion? Tak, persuasion, bo myślę, że mógł sobie jakieś kontakty próbować wyrabiać wśród współwięźniów. Mhm. Jakby starał się robić rzeczy gadką swoją, niż właśnie jakimś zastraszaniem, czy... Jasne, jasne, jak najbardziej. A Magma, ty co uważasz? Ja uważam, że w więzieniu musiał być spostrzegawczy, żeby wiedzieć, do kogo podchodzić, a na przykład do kogo nie. Na spacerniaku. I taki... Mimo wszystko dostał taki dosyć zdrowy zestaw umiejętności od was. Percepcja, persuasion, sleight of hand, performance. Całkiem niezły w tym, co robi, jak widzicie. W sensie on ma... no nie wiem, gdzieś tam pewnie książęca siłownia była uskuteczniana, czy tam książęcy padok do jazdy konnej. No zaraz to sprawdzimy, bo ja się chowam. Dobrze. Bo za to jest ukrycie. Dążę do tego, że kiedy się... Johanowi wymknęło ty Magma, po co my go w ogóle ratujemy, no to ta fasada, którą Triandal spróbował stworzyć, takiego właśnie trochę szyderczego cynizmu, tak naprawdę pęka i widzicie, jak tam kilka łez mu ścieka z twarzy, kiedy do niego faktycznie boleśnie dochodzi, że jest bezużyteczny dla was w tym momencie i tak naprawdę no, nic nie może, poza tym, że może ewentualnie was zacząć słuchać. Boże, to my Johan od po prostu pierwszego złożenia wysadził księcia z butów. Johan, i patrz co zrobiłeś, do księciuniu nam się popłakał, cholera jasna! Magma podchodzi do księciunia. Patrzy się na niego z góry. On patrzy się na ciebie. Gdzie go do cholery ryczysz? Ja nie ryczę, ja się wzruszam. Tylko nie mów, że na mój widok. Nie. Nie boję. Powiedz mi do jasnej cholery, po co tu jesteś? Jesteś facet czy mysz? Jestem tu, ponieważ lud królestwa cierpi. A i co chcesz z tym zrobić? Chcę im pomóc, tak jak powiedział mi ten tam Orion Laxman. On ci powiedział, że to chcesz, czy ty sam chcesz? Powiedział mi, że mogę to zrobić. A oni mi to umożliwią. To jest takie, wiesz, serdeczne porozumienie polityczne. Ale jakoś nie widzę, żebyś ty wierzył sam w siebie, że możesz to zrobić. Bo jestem tylko księciem. Nie mam nawet żadnego ataku. No to właśnie się teraz chyba przekonamy, bo ja się zakradam do niej. I co, test skradania Hiry sporny ze spostrzegawczością?
czy on ma przy sobie jakąś broń? Nic nie ma, chyba że mu coś daliście. No, myślę, że coś na pewno, jakiś kurde... Miecz z patyka. Dobrze, miecz z patyka. Z kupą na końcu. Dobrze, moje skradanie przeciwko jego spostrzeżeniu. O nie, czemu zasypałam? Ja to nawet chyba jako kot powinnaś mieć z advantage'em. Czy generalnie chciałabym się odmienić w hybrydę? Okej. Okay. W hybrydzie jest ci lepiej, mówisz? A nie wiem. Ale nie chcę być kotem. Chyba z jakiegoś powodu kartą się... Opowiem tak. Elf. Wiem, ale tutaj nic nie mam napisane. No, prawdopodobnie masz po prostu double proficiency. To jest żółta kropka. No, cyk cyk. Sześć. No to świetnie. Ja na niego wyskakuję. Wyskakujesz. Absolutnie się tego nie spodziewa. Tak jakbym chciała właśnie go zaatakować. Generalnie trochę liczę na to, mogę jakiś zrobić cios pazurem. Bez jakichś zadawania mu letalnych obrażeń i tak dalej. Liczę na to, że wyrobię w nim jakiś rodzaj refleksu przeciwko właśnie takim sytuacjom. No dobra. Próbuj go zatem zaatakować. Prawy pazurowy. Cześć to hit. To nawet go nie trafi. Właśnie bardzo dobrze, czyli się uchylił. Tak, gdzieś tam wiesz, no. Instynktownie. On ma zręczności sporo, więc myślę, że jak najbardziej. A! Królewski kocie, jak mogłaś? Uczę cię refleksu! Czego? Refleksu! Musisz być czujny, wrogowie są na każdym kroku! Myślałem, że z tego się robi łuki. Co? Łuk refleksyjny, słyszałaś? Nie! Nie! 5 uni złoty. 5 uni. Musisz być przygotowany w każdej chwili. Bo skoro już raz zostałeś pojmany i stałeś się więźniem politycznym, to może stać się ponownie, a może nawet gorzej, mogą chcieć cię zasasynować. Asasynować. Tak. No tak, no tego, do tego raczej nie powinniśmy dopuszczać chyba, prawda? Nie. Czy dostanę broń? Dostaniesz. Jaką? Ale pierwsze musisz pokazać, że umiesz się bronić. Ja ściągam Amikiri z pleców. Czyli chcesz dać jedanie. Mu Amikiri. Chcesz dać mu dwuręczniaka. Tak. Dobrze. Przypomnij mi, czy Amikiri było mieczem plus jeden? Nie, zwykłym. No dobrze. Ma nie lepiej coś w jego wzroście. No ten miecz jest... przecież to jest bardzo dobry orzecz. Nie wiem, o co ci Johan chodzi. Johan ma rację, trzeba dać mu coś, do czego będzie dopasowany. Nie, myślę, że książę może mieć... Ja mu oferuję, to ja mu to zaoferuję coś. Może nabyć proficiency w posługiwaniu się mieczem dwuręcznym. Ja mogę mu zaoferować miecz generała tego sokoła. Jakoś tak. Czyli zwykłą katanę. Tak. Miecz, który zdobyłeś pokonując Oshimoto Fukuro, kapitana 47. Dywizji Marynarki Karakuri. Dobrze, czyli generalnie będzie posługiwał się mieczami. Czy dostaje od was dwa te miecze, czy tylko jeden? Niech sobie wybierze, który woli. Ciężko stwierdzić, no... Nie wiem, może dwa. Dwoma będzie walczył? Nie no, dwoma nie będzie walczył, bo Amikiri jest dwuręczny, więc Amikiri nie mógłby walczyć jednocześnie z mieczem, tą kataną. Weź do ręki i machnij jednym i drugim, który ci lepiej leży w ręce. Wtedy zobaczysz, co bardziej do ciebie pasuje. A czy wiesz co? Zrobiłbym to tak, ponieważ, tak jak mówię, jest gołą... tą. Czwartą postacią. Gołą postacią. I my decydujemy, co tak, robi. Tak, więc jeżeli dasz mu Amikiri i udzielisz jakiejś wskazówki, jak się nim posługiwać, no to będę wiedział, że mogę mu wpisać umiejętność posługiwania się mieczem dwuręcznym. Jeżeli da mu miecz, katanę, Johan i da mu jakieś wskazówki, no to wpiszę mu umiejętność posługiwania się mieczem zwykłym. Tak bym to widział.
To ja myślę, że ty mówisz, że on jest bardziej zręczny niż silny, nie? Znaczy silny też jest, bo kiedy wręczasz mu amikiri, to jest w stanie je podnieść. W sensie nie ugina się pod jego ciężarem. Czy ty wtedy stracisz amikiri, a to jest rzadki miecz. Wytrenowany, że tak powiem, fizycznie jest. Mówię, królewska siłownia, królewskie treningi, tak? Tutaj bez, że tak powiem, problemu, jeśli chodzi o jego możliwość i o jego wydolność. Możecie też chcieć go sprawdzić i wymyślić jakieś, że tak powiem, challenge, którym ma sprostać. Johan, ja tam mam swoją tarczę, a księciu nie wiem, jak ma poprowadzić lud na barykady, czy jak to tam Hira mówiła, to potrzebuje dobrego oręża. Pytanie, czy się z nim dobrze czuje. Może go sprawdzisz po prostu. Ja się boję, żebym go zatłukł niechcący. Czasem mam problemy z wyczuciem siły. No dobrze. Jak wolisz, tylko co mu dajesz? A nie masz gdzieś zapasowej tarczy? No nie mam, no. Po co mi zapasowa tarcza? Jak przecież tej nie stracę. Przecież oczywiście, że masz dwie. Wiem, że mam dwie. Wtedy bym mu dał katanę i on by miał lewej więc tarczy. Katana i tarcza. Nie wygląda to zbyt ciekawie, ale może działać. Trzymaj! I co, dostaje amikiri, tarczę i katanę. Nie, dostaje katanę i tarczę. Dostaje katanę i tarczę. Jak pokażesz, że umiesz temu malcowi, pokazuje na Johana tak trochę dziarsko. Jak przynajmniej go trafisz, to się zastanowię, czy ci dać ten większy miecz. A to byle cacko nie jest. No dobra, mogę spróbować, ale czy to na pewno jest w porządku? W sensie on jest nie za duży. Wskazuje na niezbyt dużego Johana. Po prostu zacznij z nim walczyć. Jeśli ci to przeszkadza, ja to przyjmuję. Nie, ja z imieniem. Parówczak. Bierz go! Pokonaj Parówczaka, potem się ze mnie zajmie. Ale to jest jamnik. Zabójczy jamnik. No dobra, ale żebyście potem nie mówili. Żebyśmy nie musieli po tej najść. Ciążęce ciach kataną z importu. Ile dawała zbroja w tunik? Znaczy ta z... 11 plus dex. To jest chyba u Parówczaka uwzględnione, wiesz, bo jego trudność trafienia się liczy z twojego proficiency bonusu. Tak mi się tak wydaje. Tylko on miał jeszcze założoną zbroję, tą taką metal skórę. No to jest moim zdaniem uwzględnione, 13 plus proficiency. Czyli go nie trafia, bo Parówczaka się trafia na 16. Nie, ale... A na plac ma 16. On 15 wyrzucił. No czyli go nie trafia. No tak. No tak. Czyli gdzieś tam próbuje go ciachnąć, Parówczak uskakuje, myślę, że łapie go szczęką za nadgarstek i tak przytrzymuje przy ziemi. Co to jest? Widzisz? Co to za piekielny pies? To, że mały, to nie znaczy, że słaby. Absolutnie nie budujecie w księciu poczucia własnej wartości, w sensie skoro teraz pokonał mnie pies, to jak ja mogę wygrać z nim? I wskazuje na Johana ponownie. A ty myślisz, że każdy z nas jak zaczynał? Od walki z psem? W moim przypadku to nawet trochę gorzej. No ale szkoda tracić czasu na czcze gadanie. Wstawaj z tej ziemi, a nie się wylegujesz. Jeszcze raz. No dobra.
Tym razem chyba trafił, co? Trafił. Też umówmy się, że to nie są jakieś obrażenia, które bardzo by... Ja myślę, że szara strona katany, nie? Tak, 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 tak. Tępa strona katany, dokładnie. No i co? Jak to wygląda? No jak chcesz, to potrafisz. Wystarczy trochę treningu. Dzięki. Kilka dni i będzie z ciebie księciuniu jak z bajki. Książę z bajki? Będę musiał być w pogardzie szponu mrozy tnące i słońce pustyni? Nie wiem, nie znam się na poezji. To było ładne. No wiesz, performance na plus 7. Ja odchodzę trochę za niego. I teraz mam walczyć z tobą, tak? Jesteś Johanem. Dlaczego miałbyś ze mną walczyć? No nie wiem. Mówiłeś, że jak pokonam ta, to będę walczył z tobą. No dobrze. Czyli walczymy? Tam dalej jest polanka, to chodźcie na polankę. Nie, ja chciałem mu zrobić atak zaskoczenia po prostu. A chciałeś go nauczyć sneak ataku? No, coś w tym stylu, że nawet podczas rozmowy go można zaatakować. A, no to w sumie nawet dobrze pasuje, kiedy mówi, no to chodźcie na polankę, bo tam dalej może być polanka, to ty go też myślę, że tępą stroną ostrza Tori po prostu przez plecy odupada do przodu. Ej, to nie fair! Nie byłem przygotowany! Chyba nie się tłumaczył każdemu. Johan traktuje bycie mentorem, widzę, bardzo poważnie. No takie wrażenie odnoszę. Bo Johan się nie pierdoli w tańcu. Może dlatego, że nie tańczy. Właśnie, czy Johan tańczy? Nie, Johan nie tańczy jeszcze. To by wyjaśniało brak pierdolenia w tańcu. No dobrze, to czyli co? W sensie... Teraz nie byłem gotowy, tak? Wykorzystałeś to? Czyli zawsze mam uderzać przeciwnika w plecy? Nie, jeżeli jest honorowa walka, nie możesz uderzyć w plecy. A kiedy jest walka honorowa, a kiedy niehonorowa? Już rozpoznasz. Na przykład dla mnie jesteś po prostu na razie nikim. Więc nie potrzebuję walczyć honor. Musisz też pamiętać, że do cholery jasnej każdy przeciwnik nie będzie honorowy. Mogą używać różnych sztuczek. Trucizny. Trucizny? Czego? Sztyletów. Mogą cię... Mogą we dwójkę cię atakować, w trójkę, czwórkę. Jak chcesz, ja ci mogę pokazać, jak to jest. Ale będziesz walczył... sztyletami i trucizną? Nie, parówczaki? No, naraz. No dobrze. Chodzi mu, żeby pokazać mu, jak to działa f***ka. No dobra, czyli Johan i parówczak kontra książę Triandal z kataną z importu, tak? I z tarczą, może nie z importu? Trochę też z importu. Ale dobra, lecimy w to. Ja mogę go jakoś... Możliwe. Daję mu tą bardzo inspirację. Daj. Daję mu. Dobra. Normalnie w inicjatywie, w takim razie? A chcesz, żeby też rzuciła inicjatywę? Znaczy, jak walczy Johan i parówczak tylko, a Hira tylko dała inspirację, to myślę, że Hira nie musi. No, okay. Magma też nie musi.
No ale zobaczmy po prostu, jak będzie wyglądał ruch. Parówczak, przypominam, porusza się w twojej inicjatywie. I będzie nie miał inicjatywy na pół, czy on ma swój ruch i ja mam swój ruch? On ma swój ruch, ty masz swój ruch, ale żeby on wykonał akcję, ty musisz poświęcić swoją bonus akcję. Dobra, już rozumiem. Znaczy, musisz swoją... Wiem, o co chodzi. Pamiętasz. Dobra. Tak, mam jakieś flashbacki ostatnio. Flashbacki? No. Nie advantage. Ale tak i tak to była pierwsza. No dobra, no czyli poruszasz się pierwszy, siłą rzeczy. Jak może być inspiracja zerowa? Coś tu jest nie tak. Albo to jest inspiracja, no. No mówię, ma twoją inicjatywę parówczak, tylko poruszacie się jakby... On ma swój ruch i ty masz swój ruch. A to jest rzucimy na karcie parówczaka. No wiem, myślę. Ale jesteście jakby w tej samej inicjatywie. No dobra, no tak czy siak poruszasz się pierwszy przed księciem. Więc on gdzieś tam, wiesz, tarcza, miecz, przyjmuje jakąś tam postawę szermierczą, którą prawdopodobnie gdzieś kiedyś zaobserwował, być może próbowali go nauczyć szermierki i on teraz realizuje jakieś zapamiętane przez siebie schematy i postawy. No ale ty zaczynasz, będzie musiał się bronić. No dobra, no to bonus akcją. Chciałbym, żeby parówczak znalazł się za nim. A ja... No, czy go gryzie od razu? Myślę, że nawet może szarże zrobić, bo on by stał tutaj. Ja szarże nie może, czyli będzie go gryźć. Nie wiem dlaczego na advantage'u. Już zmieniam to, przepraszam. To był pierwszy rzut. Prawdopodobnie ostatnia walka była taka, że mieliście nawzajem z nim flankę i dlatego masz tam adwentarze podbija. No, ale to jest taki tak pierwszy rzut. Tak. I to księcia trafia. Będę mu zliczał hapeki, ale no rozumiem, że walka jest treningowa, nie próbujecie go zabić. No, trochę by był przypał. Przypał byłby, zdecydowanie. On jest co prawda dosyć odporny, ale lepiej nie zabijać tutaj księcia. No dobra. Jest? Ja podchodzę. Tak. Jak to było? Czy ja mogę wykonać podwójny atak? Bo już nie pamiętam. Chyba masz dwa ataki, ale... zerknij sobie na twoją kartę. Poczekaj. Johan. Wiem, że teraz mam sneak attack na nim. Masz teraz sneak attack na nim, ale nie, atakujesz raz. Wygląda to tak, żeby uderzyć z lewej ręki, inaczej. W swojej kolejce wybierasz, co robisz z bonus akcją. Albo w bonus akcji atakuje parówczak. Bo A dobra, sobie przecież sobie przypomniałem, że ja bonusową akcją zawsze parówczaka przesuwałem, potem podchodziłem bonusową. Inaczej, ruch parówczaka jest niezależny od bonus akcji. W sensie on ma swój ruch i może się normalnie poruszać, ale atakuje. Ale ty decydujesz, czy twoją bonus akcję wykorzystuje parówczak, żeby zaatakować, czy ty uderzasz z lewej ręki. Tak, na bonusowej akcji, tak. Drugim. Ale ruch dobra, parówczaka jest niezależny od ciebie. Dobra. Więc skoro parówczak zaatakował, to jest tylko Tori i to jest Tori ze sneak attackiem, które trafia. Więc w momencie, w którym z jednej strony parówczak go tam przytrzymuje, ty mu myślę, że gdzieś tam przebijasz jego obronę, atak tak samo tępą stroną miecza gdzieś w środek klatki, odskakujecie od niego, przyjmujecie ponownie tą typową dla walki Johana pozycję. Książę taki zaskoczony gdzieś tam próbuje się ogarnąć, co właśnie miało miejsce. Nagle jakaś kurzawa, huragan, kłów, szponów, miecza. Co się właśnie stało? Na to mam być przygotowany w walce? A czemu ja byś nie? Na wszystko masz być przygotowany. Kira może być na drzewie i strzelić ci teraz po prostu w twarz.
mogę, ale tego nie zrobię. Jak można być przygotowanym na wszystko? Pamiętaj, że masz ode mnie inspirację. I tutaj Kira gra na planżu, które zebrała Barbie. Co jest ważniejsze, atak czy obrona? Zależy. Zależy kiedy. To... Jak chcesz czegoś bronić, to jest obrona. Jak chcesz kogoś trafić, to jest ważniejszy atak. I twoja w tym rola, żeby wiedzieć, kiedy, jak, czego używać. Trzymasz tarczę w lewej ręce, nie? No tak. Tu pamiętaj jedno. Nie tylko służy do obrony, możesz nią także łupnąć. Zasłoń się i zaatakuj. No to... I rozglądaj się naokoło. Nie patrz tylko na jednego przeciwnika. Pamiętaj, że masz dwóch. Poglądnij to przez ramię, to odwróć się lekko, ale cały czas obserwuj pole walki. I to się nie tyczy tylko pola walki. Jak chcesz obronić tych ludzi, na których ci zależy, to będziesz musiał obserwować ich wszystkich. No dobra. No to co, no to cyk? No myślę, że to mogło polecieć w Johanna. Dopadł do ciebie, ciachnął tak bardzo poziomo, chyba nawet się tego trochę nie spodziewałeś. Nie, o to chodzi. A! Ale jestem teraz napompowany. No to go tarczą łupki, jak już tak dobrze ci poszło. Nad czym się zastanawiasz? No dobra. No, teraz jest moja kolej, tak? Czekaj, no, jeśli tutaj Magma mu podpowiada, no to faktycznie wykona bonus akcji łupnięcie tarczą. Dlaczego nie? Polećmy w to. 18 trafia. Trafia mnie 18. To jeszcze... poprawił po prostu starczy i potem wydaje mi się, że szkolenie przynosi tutaj o tyle efekt, że kiedy faktycznie ciachnął Johanna, potem uderzył tarczą Johanna, to wykorzystał impet obrotu, żeby potem ponownie obrócić się do parówczaka i przyjąć znowu pozycję tak, żeby być gotów do ciosu w plecy. Wydaje mi się, że tutaj o tyle wasze szkolenie przynosi efekt. Wpisuję mu styl walki mieczem i tarczą. Jeśli już, to tak. Ja bym chciał zrobić taką akcję. Chciałbym dotknąć jego ręką, nawet się wystawiając do ręki jego miecza. I chciałbym go w ruch techniczny. Żebym nie mógł go opanować. Czyli chcesz go zwyobracać? O nie! Tak, chcę go zwyobracać. No dobra, to jest twój test umiejętności używania owocu. Może zostać zatrzymany przez IBBBBB. Czyli dotykasz go, obracasz go. Teoretycznie była tutaj o obiekcie nieożywionym, no ale powiedzmy, że okej. Okay. No, ale miecz jest nieożywiony. A, jego miecz. No dobra. Słuchaj, poczekaj, bo nie pamiętam. Ty używasz owocu z Wisdoma? Mam tu jakiś rotund, no nie wiem co to jest. Jeśli użycie wymaga siły. Testu, siły. Czyli
Atletyka. Niekoniecznie. Nie, rzuć na gołą siłę. Dobra, czyli to jest to plus 2 plus modyfikator z biegłości. Ty masz trójkę. Chyba? Trójkę albo czwórkę. No tak czy siak, do dwucyfrowych doleci. Więc myślę, że żeby miecz faktycznie wprawić mu w wirówkę, to nie będzie problemu. I rozumiem, że ten miecz, który on trzyma w ręku, ma zacząć się kręcić. Tak. I teraz jego... Nie ma atletyki, bo atletyki się nie nauczył, ale siła w takim razie o trudności 8 plus 3 plus 2, czyli razem 13. Czy mu się uda po prostu ten miecz utrzymać w ręku, czy go nie wypuści? Wypuszcza go, oczywiście, że go wypuszcza. I w moją bonusową akcją chciałbym, żeby ja mi go z tyłu ciapnął. Dobra, bierz go. I trafia go oczywiście, psie damagę. To też są diabelskie moce? Czy wy wszyscy macie diabelskie moce? Nie masz diabelskich mocy? Nie mam, jestem księciem. Zwierzęta nie mają. To użyj mocy swojego głosu. Rozkaż mu. Nie wiem, też wypuścić broń? To proste. Czy magma trzyma coś w ręce? Słucham? Czy magma trzyma coś w ręce? Na pewno coś trzyma w ręce. Bo ja w takim razie, pokazując księciu-niowi złotemu, magistrowi kierownikowi, chciałabym... Chwila, bo zgubiłam. O jest, gawcie nie, użyć gawcie nie. I wykonać command na magmie. Każąc mu wypuścić cokolwiek tam trzymał. Jeżeli magma oczywiście się zgodzisz na to. To może być zaskoczenie, nie? To jest magma puść! Tak. Pytanie, tak. Czy się zgodzi, no to jest zależne od tego wisdom save'a, który magma tutaj może wykonać. Tak! Oczywiście. Ale to jest disadvantage. Ale ja na disadvantage'u niechcący rzuciłem, więc to wchodzi. No ale się nie wchodzi, bo to jest pierwszy wynik. Znaczy, nie. Wydaje mi się, że na disadvantage'u dlatego, że nie spodziewałeś się, że... Spoko. Hira może ci coś takiego zrobić. Jest takie... Gabciu, nie! Magma, nie! Puść to! Puść ją! Powiedziałem, puść ją! Możesz księciu, nie, też możesz tak robić! W końcu jesteś księciem, możesz wydawać rozkazy! W sumie... Możesz ewentualnie żartować sobie z jego starej! Rozumiem, że księciu ma dostać spellcasting barda. Tak. Jak to było? Twoja stara klaska czołem! Mówię do Johanna. Używając tego. Ja na miejscu Johanna myślę, że zrobiłoby mi się przykro. Bo nie ma nawet rodziców. Jezus. No to prawda, w sensie Johan jest... Johan chyba nie pamięta swojej przeszłości. To zostało wymazane, kiedy zostało eksperymentalnie. W każdym razie Hira pokazuje, jak można nie za pomocą broni księciunio. Może się też bronić. Magia słów, księciuniu. Magia powstała po to, by służyć człowiekowi, a nie nim kierować. Ale ty masz kierować ludźmi. Prawda? Tak mówią. No to dawaj. Rozkaż Johanowi. Nie zawsze będziesz musiał potykać się mieczem. Niekiedy słowa bardziej bolą. No dobra. Jeżeli w takim razie... Zróbmy to na Parówczaku. Jak książę spojrzy na Parówczaka i wyda mu polecenie, tak samo jakby użyło właśnie komanda, no to jego trudność testu to będzie 15. Może. Więc... Jaki może być rozkaz Parówczaki? Leżeć! Albo leżeć, no. Albo przynieś mi katanę. No. Aport. Psie, aport. No i teraz pies robi wisdom save'a. I pies musi zrobić wisdom save'a o trudności 15.
Ten wisdomczek to jest dla Parówczaka, czy dla Nie, ciebie? Nie, to jest na Johana. Jachonowi zrobiło się przykro. Jezu, przepraszam. O ale, Boże! Ale Parówczak nie słucha byle kogo. Mógł być advantage ze względu na to, że Parówczak nie słucha byle kogo. No tak, tak to był pierwszy wynik, nie? O prawda. Dobra, nie, Księciuniu, na psach tak się nie robi, na kotach możesz spływać. Jestem gotowa! Nie, co, spojrzał tylko na księcia, tak bardzo podejrzliwie zmrużył oczy. Także tak. A w zasadzie na obu rzutach by mu się udało, bo na drugim też jest 15, więc... Mhm, tak. Więc... zdradź mi tajemnicę! No to co, ja rzucam na Wisdom? Tak. O trudności 15. Dokładnie. Wisdom saving throw. Bum, bum, bum. Ale nie, chwila, to rzucam, co rzucę, że przepadka mi to jest naturalne 20. A drugie 19. Dobra. Jak to mówiliście? Nie, chwila. Obiecałaś, że to działa. Czekaj, ja wymyślę, bo ja spróbuję nie dać po sobie poznać, mogę nawet rzucić na performance na to, że to zadziałało. Okej. Okay. Tylko muszę wymyślić szybko jakąś tajemnicę. Pary jest głupi. Nie. Chwila, bo myślę. Wiem. Pary trzyma w kajucie pluszowego różowego niedźwiedzia. A nie wygląda. 22, pewnie go przekonałam. Tak, raczej tak. No, i właśnie tak masz robić, tylko no z większą werwą. Dobra, chyba rozumiem, o co w tym chodzi. Taki książę Bart. No dobra, chyba wiem, co chcieliście mi przekazać. Nie wiem, ruszamy dalej? Musimy ruszać. Macie jeszcze jakieś przydatne umiejętności? No teraz ci pokażemy, nie? No do. Mam nadzieję. A co jak nie wiem, przeciwnik jest daleko? A możesz strzelić. O, na przykład? Albo podbiec. Na przykład tak. Skąd ty masz pistolet, Johan? No ma! Dlaczego to analizujesz? W sensie, czy Johan jest gorszy mając pistolet? Nie, no bo Johan nagle wyciąga pistolet, a Hira myślała, że on walczy tylko wręcz i jest taka zdziwiona strasznie. Johan walczy przede wszystkim skutecznie. No tak, w sumie racja. Znaczy ja nie chciałem go trafić gdzieś w piasek, chciałem trafić, żeby go nie skaleczyć. Myślę, że to gdzieś tam w powietrze było, nie? Znaczy obok, żeby mnie przeleciało po prostu. Żeby się przestraszył. Gdzieś tam strzelasz mu pod nogi, tak? A on po prostu robi tutaj... unik. Tak, jak najbardziej. Ale wiesz co? Widziałem kilku lepiej urodzonych w swoim życiu. Jednego ci brakuje. Wiesz czego? No nie wiem. Nie prezentujesz się jak książę. Jak to nie mam szat... No dobra, okej, masz rację. Moja szata jest trochę sponiewierana. Nie o to chodzi. Że masz być ubrany jak książę. Możesz być w największych łachmanach albo w starej... zdartej zbroi. Ale dalej musisz emanować tym, że jesteś ich cholernym przywódcą i mają cię słuchać. Masz stać równo, wyprostowany, pięść do przodu. Nawet jak jest źle, to masz wyglądać tak, jakby było dobrze. Okay. Mają się ciebie bać. A jak się nie będą bać, to przynajmniej mają się ciebie słuchać. Nie no, myślę, że nie powinni się mnie bać. Myślę, że powinienem być raczej takim dobrym. W sensie, jak będą się mnie bali, to czy będę dobrym władcą? Raczej nie. Zgadzam się z tym. No właśnie, słuchajcie. Wrogowie się mają ciebie bać, no cholera, czy ja ci wszystko muszę tłumaczyć. No to zabrzmiało tak jednoznacznie. No, umówmy się, że ja nie będę go słuchał, dobra? Możesz też ludziom zapłacić. To nie! O matko. Ale akurat tutaj prawda jest taka, że faktycznie
księże ma tą szatę trochę sponiewieraną. Tutaj by się przydał Bex, żeby mu sfabrykować może jakieś nowe ciuchy. Czekaj, a może ja coś mogę? Ale ja bym chciał jedno zaimplikować, bo ja z backgrounda, nie wiem jak to nazwać, ale ze swojej pozycji w drużynie statkowej mam takie coś. Imposing aura? Ja bym... Książę też musi mieć jakąś imponującą tutaj osobowość i roztaczać aurę pewną. Ale to jest, wiesz co, twoja aura bosmańska, a chyba książę nie powinien roztaczać bosmańskiej aury. No nie, no, ale nie chodzi mi o to typowe, nie? Wiesz, tak jak pary roztacza aurę optymizmu, to on coś podobnego, żeby miał. Nie mówię konkretnie o tym. Pomyślimy o tym. W sensie, ciężko jest, myślę, że nauczyć się roztaczać aurę tak, jak magma roztacza aurę. Aurę tuńczyka. Aurę tuńczyka, to prawda. Jak ktoś nas poszukuje w ogóle? Pytam. Pytasz, czy jesteście poszukiwani w sensie listami gończymi, czy...? Nie, znaczy to ja wiem, tylko że księcia. Na przykład wchodzimy do miasta i już... że księcia już poszukają. Powiem tak, nigdy nie wiesz, ale myślę, że jeśli chcesz wysforować się naprzód, to możemy się łatwo przekonać. Jest głupi pomysł. Czy ja mam jakiś plecak? Czy ktoś ma z nas jakiś plecak? Na pewno, każdy z was ma plecak. Dobra, ja zawsze trzymam szatę czarną. Dobra, księciu, rozbieraj się. Co? Jak śmiesz? Mój szortuje, rozbieraj. Ale dlaczego? W końcu cię eskortujemy, zaufaj nam. No dobra. Odwracam się. Odwracasz się. Wiąże się, rozbiera. No i rozumiem, że chcesz dać mu ten swój czarny płaszcz skórzany, który gdzieś tam posiadasz. No, dla mnie jest pod kolana, nie? Na niego to będzie idealny na to. Dla niego będzie jak kurteczka. No. No, no, także myślę, że książę może zyskać dzięki temu skórznię. Dzięki temu już faktycznie jest wymiernie trudniejszy do trafienia. Moja kurtka zaliczy się jako skórznia? Dla niego tak. Matko jedyna. Dla mnie? Dla ciebie nie. Kurczę. Ty masz tam zbroję innego rodzaju. Nie mam żadnej. No właśnie, jesteś twardszy dzięki temu. Nie, to już nie ten system. No, ale chodzi mi o to, że masz tą metalową skórę ulepszonego człowieka. Ja tego w karcie nie mam wpisanego. Czy źle pamiętam? Nie, to jest inny system. Ale w tym systemie też jest coś podobnego. Jak jesteś tam augmented czy coś takiego, to dostajesz. Przecież ty masz Armor Class, nie masz... 7, Armor Class 17. On ma większego Armor Classa od ciebie tylko dlatego, że ma tarczę. A już wiem dlaczego, faktycznie przepraszam was, bo ja jestem eksperymentem. Tak, ty masz 13 plus dex podstawową zbroję naturalną, jeżeli tak. Nie nosisz innej. Ja muszę sobie zbroję kupić. No to musiałaby być zbroja, która daje ci od razu AC większe od 17. No tak, bo wtedy się nie da mieszać. A to się nie opłaca, będę wyglądał jak typowy... Anime, One Piece. Znaczy to musiałaby być od razu płytówka, bo chyba tylko płytówka w tym momencie jest lepsza. Mhm. Bo 18 daje. Tak. A tak i tak mam tu Weapon Fighting, więc nie mogę tego zrobić. W swoim przypadku to się średnio opłaca. A jeszcze takie pytanie, jak działa tu Weapon Fighting? Bo ja wiem, że przy drugim ataku mam połowę mojego modyfikatora, tak? To w ogóle ci się chyba dolicza modyfikator. W sensie ten styl to weapon fighting, to normalnie kiedy uderzasz z drugiej broni,
no to jest tylko kostka obrażeń z broni, nie dolicza się tam cecha. A ponieważ ty masz styl to weapon fighting, to tak jakbyś wykonywał normalny dodatkowy atak jeszcze z doliczeniem cechy. Dobra, dzięki. Czyli jak uderzasz z lewej ręki, to normalnie atakujesz plus dex. Gdybyś nie miał tego stylu to weapon fighting, to uderzałbyś tylko kostką z miecza. Czy tam ze sztyletu, czy czego ty tam akurat używasz? Ja miecza używam, tych dwóch podstawowych, co zaczynałem na razie. Czyli to tak naprawdę zwiększa ci obrażenia. Dobra, dzięki, jeszcze raz. Polecam się. Dobra, wiem, że co prawda nie zna żadnych jeszcze zaklęć, no ale to jakoś tam do tego sobie potrzeby. Słuchajcie, prowadząc go przez bezdroża, trochę przecierając szlak, czy wy robicie jakieś znaki, symbole, żeby oddział, który idzie za wami, mógł faktycznie iść tą samą drogą co wy? Czy ktoś znaczy teren? Ja znaczę. A w jaki sposób? Sikam. Ja mam takie coś. Thief's Hand. Może ja poznaczam takie niejednoznaczne wiadomości. Iść na drzewo. Okej, wydaje mi się, że w ekipie może być jeszcze ktoś, kto też będzie Thief's Handami się posługiwał, nawet jeżeli nie w waszej załodze, bo w waszej chyba nie ma już więcej łotrzyków. KR-u? KR-u jest brawlerem. Już nie jest łotrzykiem. To w ekipie Laxmana na pewno będzie ktoś. Sam Laxman chyba jest łotrzykiem. Więc w ten sposób na pewno za wami nadąży. Chodzi mi o to, że powoli zagłębiacie się w taki, no powiedziałbym, o wiele bardziej podmokły teren. Jakieś ruiny, które tutaj były, czy po prostu porzucone zabudowania, kiedy królestwo zbiedniało, no to już widzieliście, magma na przykład widział. Nie wiem, czy pamiętasz pościg za jednym z rewolucjonistów, którego pojmali marynarze sił specjalnych i go w przyspieszonym trybie na twoich oczach egzekutowali. Pamiętam, nie opłaciło się im to. Tak, to prawda, bo ich tam wycięliście. Ale wydaje mi się, że no to jest budowla podobnego typu. Bardzo mocno nieużywana, bardzo mocno zrujnowana, bardzo mocno widać, że nikogo tutaj dawno nie było. Niemniej, kiedy któryś z was, wydaje mi się, że Hira najszybciej, gdzieś tam wspina się w kierunku czubka, w kierunku szczytu, no to zauważasz, jak może nie w pobliżu, ale w pewnym oddaleniu znajduje się na waszej ścieżce słup dymu, coś w rodzaju, jakby ktoś tam sobie jakieś obozowisko rozbił. Sekretny znak, by widzieli, o co mi chodzi. Kira macha do was ręką. Tak. Odmachuję jej. Pokazuję stronę dymu! Tylko widzisz, bo wieża wystaje ponad korony drzew. No to robię jakiś gest dymu, jakiś fu, takie do góry rękami. A gest dymu to nie jest tak? No dobra, może... Johan! Ona się zakrztusiła, czy o co chodzi? Tam ktoś jest! Obozowisko ktoś ma! Mów właśnie, bo cię nie słyszę! Przykładam sobie palec do ust. Nie wiem, ona może jest głową mała. Wysyłam mu wiadomość. W kwecie masz wiadomość. Tak, myślę, że szybki SMS-ek. Tam jest obozowisko. Jak najbardziej. Aha. Ty, księciuli, wiesz, co się tam znajduje, czy nie? Droga? Czy nic nie wiem. No na pewno nie ma tam miasta, żeby tam jakieś dymy były.
To może ja pójdę na skład, bo dawno tego nie robiłem. Dobra, ale uważaj na siebie. Może wezmę księcia, żeby się przeszkolił? Jakby coś się działo, to krzyczcie. Dobra. Księcie, wskakuj na plecy. To że jesteś tam mały. Mały, silny. Wyobrażam sobie perfekcyjnie takiego małego Johana, jak niesie na baranach takiego księcia dwa razy większego od niego. No może nie dwa razy większego, no ale tak z pół raza większego. Książę Johanowi na barana, a książę i tak nogami dotyka ziemi. Dobra, słuchajcie, czyli jest Johan z parówczakiem i księciem. Ta wieża znajdowała się w takim zagłębieniu, właśnie troszeczkę podmokłym. Wy wychodzicie z tego zagłębienia, słyszysz szum rzeki, Johanie, i faktycznie zgodnie z tym, co mówi książę, jest tutaj droga. Przy drodze znajduje się niewielki cmentarzyk. Nad drogą jest most, który wygląda na zerwany. A z daleka twoje bystre oczy na tym cmentarzyku dostrzegają kilka postaci w czarnych garniturach. Zdaje się, że żałobników. Mają czarne garnitury, mają kapelusze. A ten dym skąd? No stąd, powiedzmy, że stąd. Mają tutaj rozpalone, powiedzmy, że jak jesteście z księciem gdzieś tutaj, tam, nie wiem, po krzakach się schowaliście. Na drzewie zawsze skakuje na drzewo. Tak, on zawsze na drzewie, wciągasz go ze sobą, niech będzie. No to oni sobie tutaj mają, no nie wiem, żeby nie było problemu, no to normalnie ich oznaczę. Gdzie to będzie? Normalnie stoi tutaj zespół smutnych panów. A po drugiej stronie jakiś jeszcze jeden. I ma tutaj ognisko. Z tego ogniska dymi. No, dosyć duże. Pięcie, jak się nazywałeś? Triandal? No, będziesz Tim. Tim. Będzie mi łatwiej. Kojarzysz ich? Nie wyglądają znajomo. Czy tak u ciebie się żałuje w takich garniturach? Słucham? Tak u ciebie wygląda żałowanie? No, są ubrani na czarno. Wydaje mi się, że czarny to taki dobry żałobny kolor, nie? Wiesz, kto tu umarł? To jest jakiś mały przydrożny cmentarz. Niestety nie znam po imieniu każdego poddanego. No. A lubią ci ludzie? Możliwe. Tak, możliwe, tak. Albo nie mam możliwości. Rób albo nie rób. No nie wiem, siedziałem ostatnie kilka miesięcy w więzieniu. Nie wiem, jaka propaganda szła. A przed tym? No to nie byłem zbyt publiczną osobą. No, ci, których znałem, to mnie chyba lubili. I ci arystokraci. Jak na to wpadłeś, Johanie? Nie wiem, dlaczego wy jako księciowie nie rozmawiacie z ludźmi. Może to by pomogło wam trochę. Może to jest cenna rada i pewnie jak przejmę władzę, to będę ją stosował. Dobra, ja się podpytam, jakby co, jakby coś mi się tam stało, Rówczak cię odprowadzi i przyjdź tu z Magmą. No dobra. Ja wskakuję ze drzewa. Jakby z drzewa. Jak normalny człowiek sobie idę dróżką. Mhm. No jak mówię, most zerwany. Więc kiedy. Tak, więc kiedy idziesz w tamtą stronę, myślę, że ten, który siedzi przy ognisku, a nie jest aktywnym żałobnikiem, to cię nawet tak trochę zatrzyma. Tam nie ma co iść, kolego, tam most zerwany. A jak dawno? Już taki był, jak przyszliśmy. Nie macie czymś mi poczęstować? Głodny jestem trochę. Dorzucę je z kilka beli.
No, jeśli życzysz, no to spocznij z nami, my tutaj stypujemy. O, to dziękuję. A kogo stypujecie? Naszego dobrego przyjaciela. Czy jesteście przyjezdni? Można tak powiedzieć. A skąd? Jak można wiedzieć? Znietąd. Nie kojarzę ty wiesz. No dalej na wschodzie. Czym się zajmujecie? W tej chwili żałowaniem. Ale ogólnie robotą. No, pasterstwem, a czym? No tak. Ja niby kiedyś takie mosty naprawiałem, nie? Ale to sam byś naprawił? Bez narzędzi, bez materiałów? Dałbym radę. Musiałby ktoś mi przytrzymać. To już lepiej usiądź z nami, napij się wina. Kogo? A już się o to pytałem, kogo pokryć. Co tam? Ja jeszcze się przejdę przywitać z nimi. Teraz, wiesz co, no albo zresztą, to choć pójdziemy wszyscy. Ale weźmy butelkę. Widzisz, że on zaczyna przez chwilę grzebać w swojej torbie, tam szukając jakby czegoś. Możesz sobie rzucić na percepcję, ale z disadvantage'em. No się chciałbym spytać się, czy ta torba nie ma jakichś oznaczeń. Czy jest to taka zwykła skórzana torba? No niestety. Więc po chwili dobywa takiej zakorkowanej butelki z zielonego szkła, w środku chyba wino. No chodź, pójdziemy. Dołączysz do nas w modłach. A nie przygasał nisko? Jak przygaśnie, to potem dołożymy. Nie martw się. Jesteśmy dobrze w obozowaniu. Może pomogasz? Co, jedna butelka na pięcie? No tak optymalnie powiedziałbym. Wydaje mi się, że w tym momencie po prostu z drzewa zsunie się też książę i z parówczakiem wrócą do was. Hmm? Opowie wam o wszystkim tym, co się tutaj stało. Okay. Zaprosili Johanna na wino. No to chyba czas, żebyśmy poszli. Magma, idziemy. Dałoby się. Jeszcze się upije bez nas. No. Co on sobie myśli? Prowadź, książę. Naprzód zatem, na barykady ludu roboczy. O to mi właśnie chodziło, mówi Hira do Magmy. Coś w tym jest. Tymczasem jeden z tych garniturów otwiera butelczynę Johanie i podsuwa ją tobie. Jesteś gościem, więc pijesz pierwszy. To ja jestem obstynem. No ale to co, za zdrowie tutaj pogrzebanego? Nie, napijesz się? Bardzo chciałbym, bo współczuję wam, ale startuję w zawodach, tak? A taka jedna butelka wina to... Nie, pij, to tylko łyczek. To ci nawet w żadnych zawodach nie przeszkodzi, a wręcz dla odwagę pomoże. Nie, ja chciałem złoty medal zdobyć w tym roku. W zeszłym roku. No, milisekundy zabrakło. A w jakiej to dyscyplinie? Biegi. No, mój kuzyn też biega i spokojnie, możesz napić się łyczek, to nie pękaj. Ja wiem, jak się po tym biega. Pipi, no to kiedy masz te zawody? Zawody? No właśnie za godzinę już. Właśnie ten most mi to blokuje, ale... No to nie, to już nie zdążysz, pipi. Zdążę, bo ja jeszcze jestem dobry bardzo ze spinaczki. Słuchaj, kolego, napijesz się tego wina teraz, rozumiemy się? A czego tak nalegasz? Zaufaj mi, napijesz się tego wina. A pijesz się pierwszy? Ty pijesz pierwszy, bo jesteś gościem. Nie. Ja piję ten, który rozpoczętował. Słuchaj, chyba nie chcesz załatwić tego na ostro, co? Stalowy psie, Johanie? Pamiętaj, palec burżuazji.
Skąd znacie moje imię? Wiemy o wielu rzeczach, które dzieją się w puszczy. Mogliśmy to załatwić na przyjemnie, no ale skoro chcesz na nieprzyjemnie, to potem po prostu wyciągniemy z ciebie, gdzie twój kapitan się ukrywa. Czyli jak wiedziałem, że to nie jest wino. Wy już nie dotarwszy, wy jeszcze nie dotarwszy. Ale za chwilę dotarwszy. Powiem wam tak, no, czwórka na mnie nie jest zbyt niehonorowa. Ale skutecznie. Nie możemy przyjadać, pogadać. Powiem tak. Ja wam powiem, ci jest kapitan. No jest na statku, no tego nie ukrywam. Tylko co ty robisz w głębi lądu w takim razie? No mówię, zawody. To chyba nie tak działa. No dobra. To co? Inicjatywa? Disadvantage to był? Nie, ty masz normalnie, to powinieneś mieć 16. No tak, nie wiem, czym miałem, albo wtedy miałem na spocie. Możesz sobie zmienić. Ja ruszam się jako drugi, bo mam większe dexa. Jako pierwszy? Nie, nie jako pierwszy. Jak masz większego dexa, to ruszasz się jako pierwszy. No, ale chodziło mi w sensie, że po 21. A, no tak, w sensie jako pierwszy z tych 16, ale jako drugi w ogólnym slocie. No tak. Tak. Wydaje mi się, że tutaj powinno być jeszcze kilku ukrytych, no ale no to... Dobra, niech on ich sobie... Tak, to myślę, że to nie jest jeszcze ten. Wy też się dorzućcie, jak możecie. Dorzucę też księciunia. Złoty kierownik. Teraz. Złoty kierowniku najmilszy. Księciuni przynajmniej nie będzie już tylko widzem, pozorantem. Aczkolwiek pełni swoich możliwości jeszcze na pewno nie osiągnął. No dobra. Słuchajcie, na razie jest Johan, wy wejdziecie od drugiej rundy. Puśćmy jakąś muzę akcji. O tak! Johanie, oni nie wyjmują broni. To myślę, że dziwi cię najbardziej. Tylko raczej szykują się do walki wręcz. Pierwszy z nich błyskawicznym tak naprawdę przeskoku dopada do ciebie od drugiej strony i na flance leci trzy ataki. I to gołymi rękoma. A boli jak jasne diabli. Boli. Masz okazję odpowiedzieć. Czyli mam z tego stanie, że on chce mnie ogłuszyć? Powiem tak.
kiedy cofa rękę, którą cię uderzył, no to twoja krew, nazwijmy to krwią, no jesteś tym specjalnym człowiekiem, więc w jakiś sposób krwawisz. Więc on nie ma zamiaru cię ogłuszyć, on cię ma zamiar tak poranić, żebyś po prostu nie mógł się ruszać. Dobra, no to w takim razie to muszę mu oddać, tak? Pardyś. Tylko muszę ciągnąć broń w tym systemie. Ale to jest interakcja, więc nadal możesz normalnie atakować. Ale interakcją nie mogę dwóch wyjąć, jak dobrze pamiętam. Możesz się uzbroić. I wtedy wyjmuję dwie. Znaczy, wiesz, wydaje mi się, że twoje bronie są na tyle małe, że jesteś spokojnie w stanie wyjąć dwie. To wyjmuję dwie. Ty walczysz z tymi brońmi lekkimi, tak? Krótkimi. Dobrze pamiętam? Czy zwykłymi mieczami? No, mieczami krótkimi. Nie, katanami walczę. Katanami. No to nie, to katany to jedno. Znaczy mam dagery i katany, ale walczę katanami. Okej. Okay. Jak katanami, to jedno. Ale tym razem wciągnę katan. Dobra. Znaczy tego. Lecik. Czyli dwa sztylety od razu. Będzie Sokio. Dobra, tylko muszę to wszystkim przykminić. Nie dasz okazji. To był darmowy pięcioruch? Nie, ale tutaj możesz normalnie wykonać pełny ruch i normalnie atakować. Tutaj nie ma tego obostrzenia, że jak się poruszysz, to możesz tylko raz zaatakować. Dobra, co mam w prawo, żeby skończyć im prawą flankę? Zaatakuje cię okazyjnie agent. A, nie zauważyłem tego. A, no też tutaj jest, słuchaj. I to będzie walka wręcz CP. Nie trafię na szczęście. Nie trafi na szczęście. Uskoczyłeś. I masz normalny atak i atak z lewej ręki. Dobra. Ale tak i tak, bo on nie wpłużył, to z marksu mojego. Dobra, czyli już tylko normalny atak. Dobra, słuchaj. Trafisz. Oznaczam go jako oznaczonego przez ciebie, Hunter Markiem. I to jest dodatkowe 6 obrażeń z tego, że tak, było oznaczone. Tak, dokładnie. I to jest 12 obrażeń. Niech będzie. Ja. To jest agent przepływu. Chciałbym tutaj wykorzystać. Jego reakcję, żeby część tych obrażeń, które w niego zadałeś, przekierować z powrotem w ciebie. Rzuć proszę Dexterity Saving Throw. No to jest cud, że nie wiesz. Czyli z tych 12 on otrzymuje tylko 8, a 4 wchodzą w ciebie. Dobra. Gdzie są twoi poplecznicy? Gadaj! Na statku. Tak myślałem. Jako bonus akcję agent egzekutor uruchomi storu, żeby zacząć poruszać się wymiernie szybciej. Dopadnie tutaj. Dopóki ma aktywne soru, to będzie musiał się na tym koncentrować, ale dopóki ma je aktywne, to nie prowokuje ataku okazyjnych. I wykonuje walkę. A on cię chwyci. To jest chwyt statyczny. Ale nie trafi. Uchylisz się. Widzisz, że tak jakby pioruny przeskoczyły mu między palcami, kiedy próbował cię złapać za gardło. Na szczęście się uchyliłeś. Jak bomba. Tak, coś podobnego. Książę Triandal, Magma, w następnej kolejce wyjdziecie. Agent Rokushiki
przejdzie tutaj. I zaatakujecie dwukrotnie, normalnie, bez flanki. Jeden. I na samym końcu jeszcze widzisz, przyjmie postawę taką jak Kaeru z wyprostowanym jednym palcem. I dobitka z Shigana, ale przed tym instynktownie wiesz, że należy się uchylić. To Kaeru w przebraniu! Kaeru w przebraniu, dokładnie. To on. Dobra, następny się przemieści. Ponownie też wyprostuje paluszek i ten ma... agenci, te czarne tokeny mają specjalną zdolność uderzenia trzypunktowe. I spróbuje na tobie wykonać uderzenie trzypunktowe. To są trzy shigany pod rząd. Jest nie tak. Czyżbyś stracił sztukę haków do rola, Akspilu? Bo ktoś mi ją skradł. Oj, chyba. Co on skradł, Hyuga? No, panowie, jest problem. Jesteś stunt, ogłuszony. Przypomnę tylko, co status stunt robi. Żebyśmy wszyscy mieli świadomość, w jakim niebezpieczeństwie jest, jest Johan. Nie może się poruszać, nie, mówiąc może tylko bełkotać, automatycznie oblewa testy siły, w sensie dexterity save'y i strength save'y, a przeciwko niemu wszystkie attack role mają advantage. Mhm. Dodatkowo nie może wykonywać ani akcji, ani reakcji. Dobra, mamy go. A jak się budzę z tego? Do końca tury tego, który będzie miał niebieską kropkę. No, to najgorzej. No, to prawda. Dobra, na pewno nie był tutaj sam. Związać go i przygotować się na nadejście jego kompanów. Potrzebujemy jakiejś odpowiedzi. Generał Gao musi usłyszeć o tym, co się dzieje. Słuchajcie, oni faktycznie rozchodzą się, żeby tak jakby przygotować się trochę na to, co się tutaj dzieje. I wy w tym momencie nadbiegacie drogą. Tak. Hira, wydaje mi się, że gdzieś tam z daleka, ty jesteś dosyć spostrzegawcza, mogłaś widzieć ten ostatni szybki strzał, który Johanowi został zadany i jak się po prostu ci agenci w garniturach rozbiegają. Co robisz? Ten z czerwoną kropką to jest co? On ma na sobie Hunter's Marka Johana, to znaczy, że Johan zadaje mu mocniejsze obrażenia. Ten z niebieską? A ten z niebieską to jest ten, do końca którego tury Johan jest ogłuszony. A ten ze skrzydełkiem? A ten ze skrzydełkiem Masoru, to znaczy, że jest przyspieszony i nie prowokuje ataków okazyjnych. Okej, posłuchaj, w takim razie oni tutaj zaczynają go robić, a ja tłumaczę na szybko naszym towarzyszom, co się dzieje. Mhm. Podbiegnę sobie tutaj. Tak. Wyciągnę instrument. Tak. Okay. I zamiast zacząć grać na moich skrzypcach, chciałabym wyostrzyć pazurki i zrobić taki odgłos po strunach tych skrzypiec. No dobra. Pierdolnięciem. Tak. I teraz tak, bo to ma foot radius sphere. Ten foot radius sphere. Tak, ten foot radius sphere. I ja bym chciała, żebyś mi pokazał, jak wygląda to sphere. Generalnie chciałabym zrobić tak, żeby nie zrobić krzywdy Johanowi i prawdopodobnie objąć tę dwójkę, czyli pewnie gdzieś tutaj bym chciała center od tego. 10-stopowa sfera, użyjemy sobie takiej ładnej, kolorowej. Chodź, wygląda liczy. Tak. No dobra. Podaj mi środek tej sfery.
Bardziej prawo? Jeszcze prawo? O, no, bo ja nie chcę zrobić krzywdy Johanowi. Znaczy, to jest Constitution save, więc Johan normalnie będzie mógł na niego rzucić. Bo on oblewa automatycznie tylko Strength i Dex. Dobra. Trzymasz to, Johan? W najgorszym razie dostaniesz 18 obrażeń. Johan? Wtedy będę na jeden. To jest jak się chodzi na przygody bez healera. Nie, dobra, to niech zostanie sfera w tym miejscu. Dobra, czyli tylko tych dwóch tak. Musi zdać twój test. To jest agent egzekutor, który test oblał. I agent Rokushiki, który test również oblał. Więc otrzymują obaj po 18 obrażeń. Dobra, tak i teraz tak, ja mam jeszcze bonusówkę. Masz. Krzyczę do magmy. Magma, zróbże co! I magma dostajesz ode mnie kostelkę. Teraz mam już 3 dostępne. Dobrze. Z księcia zdążyła spaść, myślę, że już na tym etapie. No wiem, wiem, no ale jakby wciąż ją rzuciłam, więc... Tak, potrafię. Dobrze. Johan jest ogłuszony, więc na razie nie. Agent egzekutor. A! Worthy opponent! Pożałujesz, że to zrobiłaś, kobieto. Ja niczego nie żałuję. No dobrze, bo zamierzam walczyć na poważnie. Okej. I jako bonus akcję już nic więcej nie może zrobić. Więc po prostu przygotuje się do walki z tobą. Okej. Książę Riandal wydaje mi się, że zrówna się i nastawi tutaj tarczę i miecz. On musi się normalnie uzbrajać w przeciwieństwie do Johana, więc... Uważaj na siebie, księciuniu! Magma! Magma przystaje na chwilę, ściąga tarczę z pleców. Cholera, Johan, na 5 minut się zostawię ci, co się dzieje! Magma bierze rozpęd, ja zużyję moją akcję, żeby wykonać dasza. Jak dobrze wiem, wtedy mogę wykonać podwójny ruch. Tak. Więc magma się rozpędzi, ja myślę, że flafowo wyskoczy zza Hiry i zza księcia. Lądując koło Johana, obok tych dwóch panów. Jeżeli starczy ci ruchu. No, mam 40, jak daszuję, to mam 80. Co? Koledzy! Wy chyba nie wiecie, w co się wpakowaliście. W bonus akcji uderzę tego. Dobrze. Nie trafisz. Nieważne. A teraz użyję mojego Second Winda. Nie Second Winda, przepraszam, Action Surge'a. Dobrze. Żeby mieć dodatkową akcję i zużyję je na dwa ataki. Jeden w tego, drugi w tego. Zapraszam. Podniosę wysoko tarczę i dwa razy łupnę. Zapraszam. Ten lewy, ten prawy. Kamie! Co to jest? Papierowa sztuka. Żaden z twoich ataków nie trafia. Oni uchylają się, wiatr tą trzciną zaledwie kołysze. Tarczownik Malmagma. To co? Tarczowniku Fal, jesteś gotów? Pokaż, na co was stać, kolejne psy. Ty, Johan, bez obrazy. To słuchaj, ten jeden, który nie ma niebieskiej kropki, jeszcze ma możliwość zrobienia uderzenia trzypunktowego. Mhm. Którą ja oczywiście wykorzystam. To ten drugi robi, tak? Tak, to ten drugi, bez niebieskiej kropki. On się porusza pierwszy. Mhm. Nie, nie, nie. O, Jezu, jak dobrze!
tego się trudno trafia. Ile masz AC Magma? 22. O Chryste. A drugi przemieści się rzuci kostką na regenerację uderzenia trzypunktowego. Stary. Zregenerował swoje uderzenie trzypunktowe. Bardzo źle. I wykona w ciebie, Magmo, 3 shigany na flance. Chryste, panie! Nie, tak nie. Czyli dostajesz 8 obrażeń typu piercing. I co jest? Spalucha. Nie, przy jednym trafieniu nic się nie dzieje. Oh. Musi trafić przynajmniej 2 razy, żeby wywołać jakikolwiek efekt. I na tym kończy swoją turę. Johan przestaje być ogłuszony. Agent przepływu. To jest, myślę, że ten, który wyskoczy na ciebie na plecy, Hiro. No jasne. Że na tym etapie też Parówczak powinien być gdzieś tutaj blisko. A Parówczak ma inicjatywę? Parówczak rusza się w inicjatywie Johana. Okej. Więc agent przepływu. Kogo my tu mamy? Wydaje się, że to uciekinierski książę. Pod kurteczką. Nie, ja jestem Hirasol. Mogłeś mnie nie rozpoznać. Poprzez ten wiatr. Pytała o ciebie komandor Sadajomi. Ja nie wiem, kto to. Czy ataki w Hirasol? To są te? Jezu, co to? Ile? Które? 23, 16, 19? Tak jest. Tęsknię za czasami, kiedy grałam barbarzyńcą. 7 plus 6, 13 plus 5, 18. Wszystko w ciebie trafia? Tak. Tak. No szkoda, że nie nosisz zbroi. Jestem bardem. Możesz nosić zbroję. Serio? Tak. Magma! Jakąś lekką. Zaraz umrę! Pan lekki, jak pamiętam, jak graliśmy w Aqua. Chyba tak. Do tej takiej skórzanej, że zbroją. Tak, znaczy wszystkie light pancerze to może nosić. Wszystkie... Teraz ja. Tak. Dobra. I jeszcze kuszę. No dokładnie. Aż mi się ze stresu czknęło. Powiem tak. Dobra, gdzieś tu miałam coś miłego. Idź spać. Mówię temu, który mnie uderzył. Dobra, słuchaj, to jest sleep. Tak. Sleep działa tak, że ja wydaję ten 27 damage. To jest chyba trochę za mało, żeby go posłać spanko. Nie, nie, słuchaj, to... To jest bardzo istotne, bo to ma 20 fitów od punktów, których wskażesz zasięg. Co? Musisz wskazać punkt. No ja chcę tego generalnie. Pan komu? Taktycznie. No dobra. I teraz, jeżeli ma apeki mniejsze od tego rzutu, który tutaj jest, no. To pójdzie spać. Ale nie ma mniejszych apeków. No nie, zdecydowanie nie ma. To przypał. A odrzuciłam. To prawda. Niestety poszło mu całkiem nieźle w życiu i jest trochę wytrzymalszy. No wolę dobra. Jazz! Ale ja mam jeszcze bonusówkę, więc... Tak jest. Ty ją wręczę znowu księciu. Dobra. Johan, twoja kolej, przy tobie magma, budzisz się z tego stanu odrętwienia, w którym byłeś. Związali mnie? Nie zdążyli. No bo to fajnie zabawy. Wyrzucam te dagery. Dobra. I pełną akcją się zbroję. Znaczy, no to zamień jeden dagger na katanę, to będziesz miał katanę i dagger. Przynajmniej. A w następnej turze wyciągniesz drugą katanę i tyle. No, to jeszcze i to jest bardzo dobry pomysł. No. Miewam dobre pomysły, to prawda. I to jest bonus akcja? Nie. Nie, to jest interakcja. Więc normalnie masz jeszcze akcję i bonus akcję.
Przy okazji powiedz, gdzie ma dobiec parówczak. I który to był ten z żółtą niebieską kropką? Ten z niebieską kropką to jest ten, który stoi za magmą, no ale oni są jakby... Ja się nie zmieszczę tutaj już. No tak, no, oni mają taki sam stat blok, więc to akurat nie jest problem. To ja muszę tego zobaczyć teraz. Czyli przerzucasz swojego Huntermarka bonus akcją. Tak? Tak. Dobra. Zużyty. I tak, i jednym i akcją zaatakuję. Dobra. Trafiasz, ponieważ miałeś advantage, to jeszcze sneak attack. Czyli to jest 15 obrażeń. Nie, tak, dobrze. Dobrze, 3 plus dobrze, tak. 3 z Huntermarka. Nie zauważyłem tej trójki. 7 z Tori i 5 ze sneak attacku. Tak. Żyje. Dobra. Tak, dobrze, wszystko. Agent egzekutor. Walczący na poważnie. Skoro walczy na poważnie, to musi się zmierzyć z magmą. Dobra, ale to można dobrze zrobić. Bo on startował stąd. I on ma w zasięgu... O, bardzo dobrze. Słuchajcie, agent egzekutor wykona ogłuszającą serię. Mogę jeszcze przesunąć porówczaka, przepraszam? Możesz. Przypomniałem o nim. Dobra. Chciałem Hirze pomóc. Wywali ogłuszającą serię. Błyskawicznie dopadnie do Johana, uderzy go w kark. Potem do magmy, uderzy go w podbródek, a na samym końcu do Hiry i uderzy ją pomiędzy uszy. O Chryste! Przed tym się nie da obronić. Tak! I to jest najpiękniejsza część. I co to robi? Sprawia, że jesteś unconscious. Zawsze? Przez 10 minut. A da się obudzić kimś unconscious? Nie możesz wykonywać akcji, reakcji, nie możesz mówić, jesteś nieświadom otoczenia. Upuszczasz, akurat przeciw temu nie. Ogłuszająca seria. No bo mi chodziło o to, że jak na przykład jest istota A ogłuszona tym, czy istota B da radę go przyspieszyć? Obudzić w sensie, tak. No bo mamy jeszcze szansę w księciu i parówczak. Właśnie o to chodzi, że książę i parówczak w tym momencie muszą was obudzić. To jest zaklęcie Catnap z Xanatara. Ja widzę to za ale słuchajcie, jak prześpicie 10 minut, to jakbyście byli po krótkim odpoczynku. Fajnie. Spoko, w 10 minut to już będziemy w Impel Down. Poniekąd. Książę z dzikim okrzykiem. A tutaj... Myślę, że stat blok Bart Bariana powinien realizować. Padnie teraz we wściekłość, a przynajmniej w płacz, bo nie wie co robić. Jest. Ale... zrobimy tak. Poświęci swoją akcję... Nie. Poruszy się. Dobiegnie... do was tutaj. Magma obudzi ciebie, poświęcając swoją akcję. Przy okazji łyknie atak okazyjny od agenta przepływu, który nie trafi. O Jezu.
ale Magma jest obudzony. Dzięki temu, że książę nie stracił głowy. Magmo, twoja kolej. Żeby obudzić Johanna, musiałbym podbiec i zrobić... Musiałbyś poświęcić akcję. Ja dam radę porówczakiem to zrobić, więc atakuj. Tak, ja atakuję. Ile parówczak ma ruchu? 40, idealnie. Jak ty? To jest po kosie. O, idealnie, to prawda. To przejdzie parówczak, swoją bonus akcją wykonasz jego akcję, żeby się obudzić. I potem będziesz miał jeszcze swoją akcję. Tak. Jak najbardziej. To ja tylko interakcją podnoszę tarczę z ziemi, bo z tego co czytałem, to upuszczam, tak, że cię upadłeś, trzymam. Upadłeś, tak, znaczy upadłeś i upuściłeś tarczę. Więc jeszcze musisz połową ruchu wstać. Okej. Okay. Idealnie. Dobra robota, księciuniu. A wy, panowie, tak się nie postępuje. Akcją wykonuję dwa ataki, jeden w tego, drugi w tego. Ale. Idźcie do piekła, cholerni agenci! Highway to hell! Pierwszy, ten z lewej. Dobrze. Na advantage'u. Nie na advantage'u. Bo Johan jest unconscious, więc raczej advantage'a nie dostanę. Tak, raczej. To dostaję ten drugi. Przebiegam połową mojego ruchu. Łykając dwa ataki okazyjne. Nie łykając dwóch ataków okazyjnych. Mój Fit Mobile mówi, że jeśli kogoś zaatakuję, nawet go mogę nie trafić, to nie łykam ataków okazyjnych. No i dobrze, niech tak będzie. Podbiegam do agenta egzekutora. A tobie poprzednia akcja bardzo się nie opłaci. Czy to go trafia? Sharp Crash! Ty masz trzy ataki? A nie, to jest... Bonus akcja! Za moment Dice'a. Nie, to jest bonus akcja, po prostu. No dobra, niech tak będzie. Czy jego to trafia? Powiem tak. Tak, trafia. Jak jego to trafia, to po zbaszowaniu go tarczą, z takim lekkim wymachem po prostu przydzwoniłem mu w twarz, zamachuje się za siebie tarczą. Szarch kanon! I to jest mój element dice. No dobra. Muszę mu rzucić kona, czy utrzyma soru. Dwa razy. Raz utrzymał. I drugi raz, niestety, nie. Więc spada z niego soru. Który jest wolniejszy. Normalnie oberwał i to zdrowo. Dobra. Mamy to. Ale teraz dwaj agenci Rokushiki. Znajdą księcia z obu stron. Teraz rzucę, czy... dobrze, jeden, ten drugi. Zregenerował swoje uderzenie trzypunktowe, no ale to już powiedzmy, że nie tym razem. Kiedyś sobie to wykorzystamy. I pierwszy zaatakuje trzy razy księcia na adwenterzu. Z czego trafi raz. A drugi, żeby przypadkiem Magmie nie było zbyt śmiesznie, uderzy dwa razy rankiaku. A to jest? To jest kopnięcie falą uderzeniową. Sztuka z genialnej żmii. Ale to nie trafia. To nie trafia. Dobra, agent przepływa. To was szkolił jakiś stary dziadek? Coś wam nie wychodzi! Agent przepływu ma tutaj akurat doskonałego parówczaka.
ale wydaje mi się, że w tym momencie faktycznie raczej bardziej opłaca mu się atakować magmę. Więc parówczak może go gryznąć okazyjnie. A sam agent przepływu atakuje trzykrotnie magmę walką wręcz CP. Mhm. Ostatni trafia. No dobrze. Hira śpi, bo Hiry jeszcze nikt nie obudził. Jasne. Johan. Możemy naciągnąć zasady i jakbym przebiegł po Hirze i zadał jej obrażenia z ciężkości parówczaka i armora, to ją obudzi. A czy ciężkość parówczaka zadaje obrażenia? W szarży? Myślę, że książę zdąży ją obudzić. Będziesz mogła potem mówić, że książę cię obudził, kiedy spałaś. Super. Śpiąca Hirewno. Muszę wybierać albo ja, albo Hira. Tak. Dawaj, budź się. Ale książę jest tego. Atakowane to siebie wybiera. Dobra, parówczak dobiega, swoją bonus akcją budzisz siebie i masz jeszcze akcję i swój ruch. Połowę się podniosę. Dobra. Interakcją wyjmuję drugi miecz. No dobra. Podchodzę w lewo. Mhm. I atakuję tego zaznaczonego. Dawaj go. Dobra, to jest Tori. Potrzebuję jeszcze Snika, takie obrażenia z Huntermarka. No. I 15. 15 obrażeń z Huntermarka. Stoi. Agent egzekutor. To tarczowniku, myślisz, że można to tak łatwo tutaj z nami? Nie będzie tak dobrze. Nie będzie tak dobrze, nie będzie kurwa dobrze. Na co mam rzucić? Wiesz co? Zrobimy tak. On wykona atak wilczego kła. Raz trafi. Mm-hmm. I drugi raz również trafi, jesteś stunned! O nie. 18 damage'a, okej. Okay. Jesteś stunned. Stunned. Czyli jesteś incapacitated, nie możesz się poruszać, tylko mamroczesz, automatycznie oblewasz strength i dex save'y. I atak role przeciwko tobie mają advantage. Mm-hmm. Jako incapacitated nie możesz robić akcji ani reakcji. Mm-hmm. Jak mnie można, żebym był nie stan? Jakikolwiek efekt, który kończy stan, ewentualnie czekasz do końca swojej następnej rundy. Okej. Okay. Dobra, książę. Co robi książę? Książę ryzykuje dwa ataki i biegnie obudzić Hirę. O, oba dostaje. Au. Ale Hira się budzi. Jak wygląda książę? W sensie żyje? Żyje, ale widzisz, że jest lekko ranny. Magma ogłuszony, agenci Rokushiki. Pierwszy się przesunie tutaj. Pierwszy to nie jest ten z kropką? Pierwszy jest marzacy, ten z kropką. Pomylili się. No to pierwszy w takim razie musi zrobić coś z tobą, Johanie. Nie musi. Nie musi? Może zadecydować uciec na przykład. Nie, myślę, że walka wręcz CP i pojedynczy Shigan.
Dobra, jeden czepek. Dobrze. Z kolei drugi, korzystając z okazji, że się magmę atakuje. Nie, bo już spadło z tego, skończyła się tutaj. Ale to i tak cię zaatakuje, Rankiaku. Nie trafi. Agent przepływu. Robią tego tarczownika. To możecie zobaczyć, bo tam magma w tej pełnej zbroi po prostu z dwóch stron go tak uderzają jak dzwon. Piąstkami. I parę razy im się ta nawet rączka zemsknie w jakieś mniej chronione miejsce. Ira, twoja kolej. Patrzę na księcia. Klepię go w ramię. Patrząc Ferek i spierdalam. A klepię go dlatego, chcę mu przywrócić 14 hit pointsów. Dobrze. Odbiegam. Magnę. Dobrze. Czy ja też wypowa? Chyba nie. Johanie? Przeruszam go tutaj. I atakuję dwa razy tego skrawką. Tak jest. Czyli to jest dwa razy Tori. Dwa razy Tori, Hunter Mark i... Sneak Attack. Sneak Attack, tak jest. No dobra. Pierwszy nie trafił, ale drugi trafił. Więc dostaje dodatkowe obrażenie i pada nareszcie. Opisz, jak go kończysz. To jest typowe rysowanie bramy Tori mu na piersi? No jest właśnie typowe rysowanie bramy. No dobra. Nie, Zbigniew! No dobra. Na dźwiękowy krok. I muszą magma, Hira i agent przepływu. Tak, konsej. I to wywołuje okazyjny, czy nie? Tak, możesz go zaatakować okazyjnie. Tyle. Na sukcesie połowa obrażeń, czyli 4 typu Thunder. I on znalazł się za Johanem. Książę, myślę, że na dobry parówczaku, ocalę cię. Nie możesz z tej strony po nogach wyciągnąć. Myślisz? Myślę, że tak, bo Johan, zaskoczy Johan, wtedy. Johan tam krzyczy, po nogach, książę, po nogach! Agent Rokushiki ma kamiego. Magma! Gdzie on ucieka? Odwracam się tylko w kierunku tego przyjemniaczka, atakując zaraz kolegę koło mnie. Albo nawet nie, zrobimy tak, czekaj, ja mam 40 fitów w ruchu. 10. Idealnie. Nie, czekaj. Nie idealnie.
Dobra, raz tego zaatakuję. Zaatakuj. Nie trafię? Nie trafisz. Ale... Wykorzystując swój... Ale chcę wykorzystać reakcję. No spoko. Nie trafię. No szkoda. Czemu mam advantage? Nie powinien mieć advantage. No i tak nie trafię. Hiera, trzymaj się tu! Ja idę zabić tego największego. Ale ja chciałam ci dać żyćku! Wyciągam rękę w kierunku Marvel, a on już odskakuje. Czuję się dobrze! Nie wykonuję okazji dobrze. Staję za nim. Atakuję go moim drugim atakiem. Dobrze. Won do nieba! Do niebiańskich smoków! Stairway to heaven! No tak. To jest tyle. To i? No, jak najbardziej. Nie, leży. Leży? Tak. Cało dwóch. 25. Dobra. Czyli zostaje mi 15 feet w ruchu. Cholera. Dobra, ja bonus akcji się uleczę. Przesunę się koło Johanna moim ostatnim ruchem. Stanę trochę przed nim nawet. I w bonus akcji wykorzystam mojego Second Winda. Gdzie on był? Tutaj. I to jest wszystko, jeśli chodzi o moją turę. Nie odbiegłem na długo, Hira, spokojnie! Jeszcze Hira jest na ciebie obrażona już. Jest. Jak książę będzie mógł wykorzystać taktykę ciosów w plecy. Książęcy cios kapanu importu. A sam magma dostanie uderzenie trzypunktowe. Niewykorzystane wcześniej. No nie. Dobra. I agent przepływ. Przejdzie sobie tutaj. Jako bonus akcję zrobi disengage, żeby go Hira nie trafiła. Jak będzie się cofał. I na advantage'u czy walka wręcz CP. Ostatni trafia. Hira. No dobra. To taki jeszcze jeden potężny szater po środku tutaj. Musisz. Ale nie. Psy frajerze. Tego tu czarnego. Frajer robi... O nie, dlaczego tak mało? Wisdom save'a. Jedynka. Stał. Po połowę czy coś? Tak. Half. Cześć. Johan! Władca Jamnika. Ja idę się oddzięczyć magmie. Tutaj cieknę dwa razy. Dobra. No nie, raz. I... Pomogę Hirze też, będzie podwójna pomoc. Dobra. Czyli raz ciachasz. Jest sneak attack. Że mam pomysł jeszcze lepszy. Dobra, ryzykujemy.
proszę okazyjny. No dobra, czyli Parówczak dostaje okazyjny od agenta Lubrzyki. Jest, żyje. Parówczak jest twardzielem, nie będzie umierał od byle czego. Ja mi czą szanerzę, a i... Dobra, to atakuj. Święty. Ja mnie znowu będzie robił rozgrywkę. Ja mnie zawsze robił. Wyrównał, no. Czyli zdał. Ja mam szarze. Ale musisz zaatakować jeszcze normalnie. Tak. Czyli dostaje obrażeń 12. A wracając do mnie, to ja jeszcze tutaj muszę zatykać, nie? Tak. Sorry. I sneak attack. Już bez marksmana, bo go nie zaznaczyłem? Tak, bo go nie przeniosłeś. Jeden. I to jest agent przepływu, którego chciałbym wykorzystać drugą reakcję. Ponieważ on ma dwie reakcje, na przekierowanie części tych obrażeń w ciebie. Możesz wykonać dex save i nie udaje mu się przekierować. A nie, dobrze. Nie przekierowuje i nie zostajesz przewrócony. Bardzo dobrze. Jest dobrze. Agent egzekutor nie żyje. Ciążę! Tarczy mu tutaj dojeżdża. Magma! Dobrze ci idzie, księciu, no tak trzymaj! Pamiętaj, zero litości dla tych suchych synów. Podnoszę tarczę wysoko, atakuję tego na górze, pierwszym atakiem. Powinno być na advantage'u, więc zaatakuję jeszcze raz. To wygląda lepiej. No dobra. On stojąc? 11 obrażeń. Atakuję drugi raz. To jest agent przepływu, który już wykorzystał swoje dwie reakcje. No szkoda. Dobra, mamy. Bonus akcji, Shield Bashem, odwrócę się i zaatakuję tego innego agenta między mną a księciem. Dobrze. Czy to trafia? Trafia. To wykorzystuję mojego drugiego element Dice'a, żeby mu poprawić. A ja wykorzystuję... Nie, no dobra, nic mi to nie da. Nawet Kamie mi to nie da. Leży. Kamie mi nawet w tym przypadku nie. Dobra. Ja się tylko patrzę spod byka, odwracając się z powrotem na tego kolegę. Został agent przepływu. Przynajmniej pojmę, nie wiem, psa Johana, czy coś. Trzy ataki. Ale Johan jest trudny do trafienia. Nie, to nie. Więc disengage jako bonus action. I umyka. Kira! Nie umknie. Teraz pójdzie spać. Wiem, że zgnata go. Nie, trochę nie chcę go dobijać, chcę go przesłuchać. Do spania, malutki. 28. Czy on ma szansę? Tak, usypia. Dobrze!
wywala się prosto na moście, jak Simba. Dobra, łapcie go! Ja podbiegnę. Mam tyle ruchu. Bierz go, a potem go przesłuchamy. Ale most nadal zniszczony. Dobra, jeszcze ognisko agentów tam się dopaliło w koli. Słuchajcie, no, książę, jak wam się widzi? Książę dał sobie radę no, w pierwszej walce. No, jak tylko lepiej po plecach, że tutaj, kurde, świetnie poszło. Będą z ciebie książęta, książę. No chyba dobrze. Tak. Słuchajcie, wiążecie go i chciałbym zobaczyć jeszcze jakiś wasz test spostrzegawczości, jak już tutaj jesteśmy. Jest. Perception. No, ja generalnie niewiele. No, nie 15, połowę. Ale to jest całkiem też nieźle, bo słuchajcie, to są takie kroki, jakieś pogwizdywanie. No. Po prostu sprzeciwka. Przeciwko samego mostu, czy przeciwko... Z drugiej strony tego kanionu. I tutaj wyłania się, można powiedzieć, postać no niebagatelna. Mężczyzna, szczupły, wysoki, z taką raną w kształcie X-a na środku czoła. Jak X-Drake. Hej, co tam naprawiacie ten most? Warto czekać? A ile to zajmie? Dzień. Myślałem, że godzinę. Pieszy mi się. Bez problemu. Ale... To bez zaliczki. Nie da rady w godzinę. No dobra, wiesz co? Nie chce mi się czekać. Słuchaj. Z miejsca, w którym stoi, przykuca. Wydaje ci się, że jego nogi tak jakby się wydłużały. Po czym odbija się. Ptong! I natychmiast znajduje się po drugiej stronie koło ciebie. Poprawia kurteczkę, poprawia kapelusz, poprawia gdzieś tam miecz w pochwie, który nosi. A co tu się stało? Nic ciekawego. Kim jesteś? Powiedzmy, że wędrowcem. Wygląda jakby tutaj... A gdzie? Stypa przybrała trochę nieoczekiwany obrót, co? No. Za miło to nie było. Przechodzę obok tej dwójki, chwytam tego uśpionego gościa, którego związał Johan. A ten to co? Jakiś taki bardziej... Za dużo wypił. Za dużo wypił. Posłuchajcie, ja mam po drodze izbę wytrzeźwień, to może go tam zabiorę. Nie, nie trzeba. Nie taki się uspokajało. Drugi raz nie poproszę. Kto ty w ogóle jesteś? No, cóż. Skoro tak grzecznie pytasz, kobieto, moje imię nic ci nie powie. Jestem Konotori. Konotori jak? Na ciebie wystarczy, Konotori. Wypróbuj mnie. Dobrze, skoro chcesz. Mam tutaj taki atak. Nie chodziło o atak. Chodziło o powiedzenie nazwiska. A czy on się zamierza atakować? Czy tam się miecz, nie miecz, coś? Miecz w pochwie. Miecz w pochwie. Także tutaj normalnie nadal ma miecz ukryty. Okej. Okay. No więc Konotori jak? Jeśli mnie pamięć nie myli, jesteś królową kotów Hero.
Jeśli mnie pamięć nie myli, ty znasz moje imię i nazwisko, a ja tylko twoje imię. Podziel się zatem i nazwiskiem. Jeżeli oddacie mi tego śpiocha, pozwolę ci powiedzieć mojemu synowi, że nadal czekam na niego w niebie. Twojemu synowi? Jestem Konotori di Kaeru. W tym momencie wszyscy mówią gasp! A jeżeli nie oddamy go? I tak sam go sobie wezmę, a ty już zawsze będziesz robiła tylko kla. Zamiast klaskania. Patrzymy pewnie po sobie. Generalnie myślę, że jesteśmy dotknięci tym, co się wydarzyło. W sensie chodzi o walkę. Ale widzicie, że Magma ma wyjebane. Magma jest teraz wkurwiony. Magma, zostaw go! Nie. Czekaj. Magma chce robić kla. Czyli mówisz, że jesteś ojcem naszego kolegi. Jak dobrze rozumiem, nazwisko masz od... No jesteś ojcem Kaeru, tak? Bo on jest bardziej moim synem, ale tak. W drugą stronę to też działa. I jesteś tu po co? Jestem tutaj... nie dopuścić do pewnych brzemiennych w skutki wydarzeń. Pamiętaj jedno, ja się nachylam do niego, bo on będzie niższy ode mnie, nie? Tak, troszeczkę. Nachylam się do niego, pokazuję rzędy sztyletów w paszczy. Jeśli choć włos z głowy spadnie, jednemu z moich towarzyszy, to nie skończy się to dobrze. Ty nie masz włosów. Czy ciebie też to się tyczy? Chcesz spróbować? Dobrze. Miecz nadal w pochwie. Tarcza nadal w ręce. Shuryo Ryu Yai. Binshoni. I plus 3 do obrażeń, bo jest mistrzem Jaijutsu. A, rzuciłem to self. To jest 29 na trafienie, 14 obrażeń slashing, plus 3, bo jest jeszcze mistrzem Jaijutsu, czyli razem 17. 17, okej. Okay. Czyli zaczynamy zabawę. Gdyby uderzył o 3 mocniej, odciąłby ci rękę. Okej. Okay. Czyli widzę, po kim Kaeru ma zacięcie. Ja podnoszę tarczę wysoko. Idź do piekła. Nie. Nie. Co jest? Bonus akcji? Nie! Nie ja lubię się jak to jest, pomaga na relacji. Myślę, że on takim bardzo szybkim ruchem, właśnie przypominającym Soru, znajdzie się gdzieś około twoich pleców z ostrzem swojej katany, gdzieś przyłożonym do twojego karku. Mhm. Słuchajcie, bardzo nie mam dzisiaj ochoty się męczyć. Jest ciepło. Jak się spocę, będę się kleił. Jeżeli wasz rekin ma jeszcze mieć jakiekolwiek szanse na uśmiech, oddacie mi tego ocalałego. Dzisiaj on jest dla mnie priorytetem. Ja nie mam problemu. Ale idę rekina. Przepraszam, bo nie dosłyszałem cię. Znaczy, ja nie mam problemu z tym, tylko żeby gadał z rekinem. Podchodzę do Magmy.
Kładę mu rękę gdzieś tam przy okolicy ramienia czy przedramienia. Patrzę w twoją stronę, Magma. Odpuść. To nie jest walka na dzisiaj. Ja chwytam gołą ręką jego ostrze. Może być nawet tak, że chwytając ostrze, krew mi się poleje z ręki, bo odsuwam je siłą od kalku. No to prawda, to jest Zentetsuken. On jest tak ostry, że aż ostry. Jak odsuwam ostrze od kalku, to odwracam się w jego stronę. Masz szczęście. Myślę, że to coś więcej niż szczęście. Słuchajcie, bierze sobie, zarzuca na grzbiet tego uśpionego agenta, po czym ponownie wydłuża się cały, jego skóra robi się taka zielona i w plamki, zamienia się w żabę, no, w hybrydę człowieka i żaby, po czym ponownie przeskakuje przez most. Odmienia się i idzie dalej. Jeszcze się pewnie spotkamy. Kiedyś. Mam taką nadzieję! A wy co dalej? Budujemy most. Budujecie most. Czyli tak naprawdę rozbijacie się tutaj obozowiskiem, odbudowujecie most, korzystając z siły magmy, inteligencji Hiry i zdolności obracania rzeczami Johanna, żeby skonstruować tutaj most, żeby wasza grupa, wasz oddział mógł dalej podróżować, tak? Tak, myślę, że zostawimy też jakąś wiadomość, może przy tym płotku tutaj... Znaczy, wydaje mi się, że zanim ten most zbudujecie, to was dogoni wasza armia. Dobrze. W sensie dogoni was pary, Laxman, więc... No to myślę, że od razu pierwszy co, to dzielimy się... Rozpotkaliśmy twojego tatę. Tym, co nas spotkało tutaj, nie? Mhm. W sensie atmosfera robi się poważna. Myślę, że zdecydowanie. No, atmosfera robi się poważna, sądząc po tym, co was spotkało, no to są agenci CP i... No, myślę, że tym razem Magma już zauważyłeś ich potęgę. Ostatnim razem było tylko dwóch, teraz było czterech i zrobili wam poważną krzywdę. No nie? Znaczy, oni zawsze są wyzwaniem, umówmy się, to nie są w siebie bici ludzie. Ale zaczynają wychodzić większymi grupkami i to jest problem. To prawda. I mało tego, zdaje się, że... Wiedzą, że jesteście na wyspie. Tak. I to jest, myślę, że też poważny problem. Ale... No? Patrząc... ja wiem, że to jest problem, ale dla Magmy aktualnie większym problemem jest ten skaczący skurczybyk. Ponotori. On aktualnie ma gdzieś marynarkę i że oni tu coś robią. On teraz bardziej w głowie ma... tego żabiego sukinsyna. No ale to już musisz z tym drugim żabim sukinsynem ustalić, co z tym zrobicie. Czy Kaeru pozwoli ci walczyć ze swoim ojcem? Trzeba będzie zapytać Kaeru. Też ostatnio ma tyle na głowie. O. To już jest ten etap, w którym walczycie z poważnymi przeciwnikami. Mhm. No dobrze. Słuchajcie. Scouting dla chłopców myślę, że odbity. Odbyty. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Bo ty musisz kostku kończyć za chwilę, jak rozumiem. No, to tak wypadałoby. Tak. Myślę, że to jest taka... lekka sesja na powrót do grania.
książę pewnych umiejętności nabył i będzie, myślę, że w niejednej jeszcze misji eskortowej brał udział. Chociaż następnym razem może poeskortujemy sobie trochę Parego. Znowu. Parego się fajnie eskortuje, bo ma większe buffy. Tak. No. Ale nasz nowy księciunio mi tak przypomina z najnowszego alku One Piece'a. Też takiego małego, przyszłego władcę. No już nie takiego małego. No wiadomo, ale... Było mu się gdzieś te, gdzieś te początki podobne, że też jest taki bardziej... nie wie co ze sobą zrobić, jest płakany. Zobaczymy jak będzie dalej. Czy będzie umiał się postawić, czy nie. No to jest coś pomiędzy właśnie Momonosuke a Vivi. Chciałem coś takiego osiągnąć. No, w moim odczuciu się to udało. No i dobrze. Jak tak to Chciałem go strzelić w pysk, jak właśnie na... przy Vivi, ale nie wyszło. A narracja poszła w inną stronę. Jasne. Axpil, jak tobie się wróciło do grania? O, nie tylko... No, ja nie rozumiem trochę systemu, ale już się uczę. Jak coś potrzebujesz, żeby ci pomóc, wesprzeć, wyjaśnić, to daj znać. Ogarnę. Ogarnę jakieś pomoce naukowe dla ciebie. Dobra? Dobra. No to co, słuchajcie. Zamykamy się, zamykamy stream. Dziękujemy Maniexowi za to, że nas zasubskrybował podczas transmisji. Niech to wybrzmi, niech wybrzmi ten shoutout. To mój kolega, cześć Maniek. A tymczasem żegnamy się. Czy jest ktoś do zrajdowania? Wiadomo. Dzisiaj łagodnie było. O tej porze nikt nie gra, o tej porze wszyscy grają. O, ciasto dostałem. O, ty pojedziesz. Nie no, z takich, których tam ewentualnie no to tylko Kondys gra w Diablo. No dobra, słuchajcie. Zamykamy. Kto pisze raport? Ty nie, bo ty masz jeden napisany. Czy mogę napisać jak coś? Osobiście mogę napisać, chociaż nie jest mi to na rękę tym razem. Nie, ale będzie nie. Trzeba, to napiszę. Mogę napisać. Napiszesz? Tak. No dobra, to w porządku. Kurde. Ty nie będziesz pisała następnej. To ja będę pisał następnej. Może okay. Tak być. Jak będziemy razem grali. No dobra, to w porządku. To słuchajcie, dziękuję wam raz jeszcze i kontynuujemy przygody. Ja jakby sesje One Piece'a jeszcze się pojawią, ten taki był na rozgrzewkę, na powrót do grania. Wiadomo. Szybki termin, szybka rozgrywka. Dokładnie tak. Szkoda, że w małym gronie, ale i tak dobrze poszło. Mało, ale efektywnie. Coś w tym jest. Jakość, nie ilość. Dziękujemy i kończymy. Na razie.